Dzień dobry Państwu, wszemi wobec wita kapitan Lisowski. Dziś moim gościem jest Andrzej Banucha. Znany coraz szerzej, coraz mocniej, coraz więcej. Witam Cię Andrzeju. Dzień dobry Macieju, a dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Nie ma za co, sprawa jest tego warta, żeby o tym rozmawiać. A teraz, kim jest Andrzej? Od tego, od jakiegoś czasu bardzo mocno znany, bo jesteś jednym z tych, którzy są z jednej strony społecznymi aktywistami, jeżeli chodzi o sens stworzenia czegoś takiego jak tak duży hub komunikacyjno-lotniczo-przeładunkowy, jakim może być CPK w wymiarze lotniczym i kolejowym, albo raczej lotniczym i lądowym, oraz należysz do tych, którzy starają się zwalczać hurtem powstające negatywne mity dotyczące tego projektu, bo to też jest ważne. Ogólnie rzecz biorąc, jesteś jednak, co do zasady zawodowo, ekspertem od zarządzania strategicznego w logistyce. A bądźmy szczerzy, logistyka jest czymś, co pozwala współczesnej gospodarce funkcjonować. I aspekt odpowiedniego zaopatrywania, zwłaszcza tam, gdzie funkcjonuje system just in time i logicznego ułożenia, stąd nazwa też nawiązująca do tej nauki, jaką jest logika, naprawdę wymagają odpowiedniego podejścia, odpowiedniej wiedzy i praktyki. Ty, z tego co mi wiadomo, łączysz w sobie te aspekty, zarówno jeżeli chodzi o zarządzanie strategiczne, czyli to, które się zajmuje koncepcją, wizją, misją i wprowadzaniem tego wszystkiego, ale również dotknąłeś w swoim życiu również tego wymiaru czysto praktycznego, więc łączysz w sobie te elementy. No ale taka jest normalnie ścieżka kariery w takich sprawach. Więc jest to normalne. I teraz, zanim pójdziemy dalej, ja już zrobiłem materiały. Pierwszy materiał był 28 upubliczniony, bo musiał przez 2 tygodnie zalegać, ponieważ YouTube ocenił, że jest to materiał, który nie może być monetyzowany, czyli był zbanowany. Nie wiem dlaczego, no ale odczekaliśmy, udało się po odwołaniach i ten pierwszy materiał to był z Patrykiem Wildem, czyli osobą, którą przedstawiałem, ich też chyba możesz to potwierdzić, no, duchowy ojciec całego konceptu CPK, który mając doświadczenie w zakresie organizacji systemu komunikacji masowej na Dolnym Śląsku, zwłaszcza reaktywacji kolei i stworzenia tej spółki Koleje Dolnośląskie i paru innych rzeczy, no wszedł w te tematy. No nie bez powodu, można powiedzieć, jego brat był tak ważną figurą w całym koncepcie, projekcie CPK, bo Mikołaj Wild, jego brat, ale już od dłuższego czasu Patryk jest poza obiegiem polityki samorządowej, na której się skupiał przez lata, że po prostu swobodnie może się na ten temat wypowiadać i mówi dużo i mówi to, co wie, a wie też dużo. I 2 materiały z nim w październiku, listopadzie bardzo dobrze się przyjęły. Wiele osób zostało przekonanych do tej idei dzięki temu. Ja jak najbardziej zwolennikiem jestem, aczkolwiek w 2 innych miejscach, raz z Marcinem Samselem, drugi raz z Markiem Meissnerem, no była też dyskusja, w której poleciało dużo argumentów podważających niektóre aspekty tego projektu, w tym między innymi aspekt militarny i powiem szczerze, w militarnym aspekcie pewne rzeczy się tutaj nie bronią, bo zawsze jeden wielki cel, czego, to jest właśnie coś trudnego do obrony. Ale ciągle mówię jedną rzecz. Taki obiekt najbardziej swoją funkcję spełnia kiedy? Zanim doszłoby do gorącej fazy konfliktu, bo on pozwala przyjąć w hurtowych ilościach ludzi, sprzęt, ten, który musi być jak najszybciej detaszowany, dostarczany, przerzucany i tak dalej, a później wiadomo, że tego typu obiekty tracą na znaczeniu ze względu na to, że trzeba ich bronić, że są one jednym z priorytetowych celów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale przed to one są bardzo ważne. I teraz postanowiłem w końcu porozmawiać z tobą, ale myślę, że Maciej Wilk też w kolejności u mnie będzie w tym zakresie, maczki się jakoś dogadują. I najważniejsza rzecz. Primo, tacy jak ja, którzy mówią w sposób rozsądny, racjonalny i pozytywny, i tacy jak ty, to samo. Na temat tego strategicznego projektu nie mamy żadnych
absolutnie konotacji politycznych i partyjnych. Mówimy, co myślimy, robimy analizę, wrzucamy w to swoją wiedzę. Ja też zajmowałem się branżą TSL, czyli transport, spedycja, logistyka, gdzie doradzałem zarządowi spółki, która miała i przewozy samochodowe, i autobusowe, i kolejowe. I zdążyłem się bardzo dużo o tym nauczyć, a nawet zrestrukturyzować tą spółkę i zaczęła przynosić zyski. Takie były to czasy. Więc to nie jest tak, że spotkało się dwóch ludzi, którzy nic o tym nie wiedzą. Absolutnie nie, moje w konsultingu dokonania też trwały odpowiednio długo, ty również się tym zajmujesz, więc możemy tutaj konkretnie porozmawiać. Coś od strony tego diabła, który podgryza, ja wiem, dosyć długi ten monolog wstępu, ale trochę trzeba tego wrzucić, a potem będziesz mówił głównie ty, spokojnie. Bo czy to Marek, czy Marcin Samsel, no kilka takich sensownych pytań zadali, trzeba sobie umieć z tym poradzić, ale najważniejsze to jest obalać zbędne mity. No i pierwszy mit, o który chciałbym cię poprosić, to jest to, co rośnie lepiej niż na drożdżach, czyli szacunkowy koszt całego projektu, bo już no najpierw było 60 miliardów, potem 150-160, no to już tak wliczając z całą częścią kolejową i tak dalej, a już teraz się mówi o 300. Więc Andrzeju, proszę cię, byś powiedział, jakie są bazowe elementy tego wszystkiego, żebyśmy odarli to z nieuczciwie dorzucanych kwestii. Bardzo dziękuję za ten piękny wstęp. Bardzo, bardzo szeroki, bardzo dziękuję. I może od razu przejdę do pytania. To jest w zasadzie jedno z najważniejszych pytań, bo takie dwa pytania chyba, które są najważniejsze. No to właśnie, to jest to koszty, czyli ile nas to wszystko będzie kosztować, a drugie pytanie, czy my tego wszystkiego potrzebujemy tak naprawdę i myślę, że dojdziemy do tego pytania. Więc pierwsze pytanie dotyczące kosztów. Koszty nie powinny być w ogóle mitologizowane w żaden sposób, dlatego że one są rozpisane. Jest przyjęty dokument, w którym etap drugi, czyli etap pierwszy wykonawczy, bo etap pierwszy to był etap planistyczny, tak? Te wszystkie zgody, wykupy gruntów i tak dalej, on jest obecnie na ukończeniu. Praktycznie wszystkie projekty są niemalże zakończone. Biuro Foster & Partners z Londynu, które jest jednym z takich najbardziej znamienitych biur na świecie, jeśli nie najbardziej znamienite architektoniczne biuro na świecie, projektuje terminal i wiele innych elementów, tak? Więc to jest praktycznie ukończone i wchodzimy w etap drugi. I etap drugi jest przewidziany między 2024 a 2030 rokiem, z 7 latami budżetowymi, 7 latami budżetowania. I tam są dokładnie zapisane kwoty. I to nie jest żadna mitologia, to nie trzeba wymyślać liczb, tam jest wszystko zapisane. Otóż, co z tego dokumentu wynika? Że samo lotnisko, i to jest bardzo ważne, bo tutaj musimy rozróżnić dwa elementy. Wartość projektu i koszt dla Skarbu Państwa. Bo to są dwie rzeczy, które non-stop, nie wiem czy, że tak powiem, z braku wiedzy, czy celowo, są mieszane. Ale to jest bardzo ważne. Wartość projektu do 2030 roku to jest 155 miliardów złotych, w co się wlicza hub lotniczy, trasa z Warszawy do Łodzi łącznie z taborem kolejowym, trasa szybkiej kolei, plus przygotowanie i wykup gruntów między Warszawą a Wrocławiem. Tak? Czyli to jest już bardzo duży zakres. To jest bardzo duży zakres. To jest 155 miliardów złotych. I teraz, uwaga, z tych 155 miliardów złotych tylko 66 miliardów złotych to jest wydatek, to jest koszt Skarbu Państwa. Cała reszta jest na Unii Europejskiej i na inwestorach. I teraz, co to dokładnie oznacza? Że to właśnie 66 miliardów złotych przez tych 7 lat wydaje Skarb Państwa, zakładając, że on obligacje jakieś będzie wypuszczał, pozyskiwał te pieniądze, to jest poniżej 10 miliardów złotych rocznie. 89 miliardów złotych właśnie dofinansowuje Unia i tutaj Unia dofinansowuje element kolejowy, i inwestorzy. Inwestorzy wchodzą w element lotniczy. I teraz przejdźmy do elementu lotniczego. Lotnisko, według tego założenia, projekt lotniskowy ma być oddzielną spółką SPV tak zwaną, czyli taką spółką specjalnego przeznaczenia. To jest bardzo ważne, bo to oznacza, że ta spółka stanowi pewnego rodzaju oddzielny podmiot handlowy, który sam ponosi odpowiedzialność za to, co realizuje, tak? Czyli za to lotnisko. I tutaj do zainwestowania ze strony Skarbu Państwa pozostało jeszcze tylko około 6 miliardów złotych. Co to, dlaczego tak jest? Czyli mamy lotnisko warte 46 miliardów złotych, Skarb Państwa tylko 6 miliardów złotych. Wynika to z tego, że tam ma być dwóch udziałowców, którzy mają mieć
Skarb Państwa 51% udziałów i 49% udziałów ma mieć inwestor, który został wybrany, francuski Vinci i IFM Investment z Australii. I oni mają mieć 49%. Obaj ci inwestorzy wkładają po około 9 miliardów złotych, z czego CPK już włożyło 3 miliardy złotych, bo to są te środki zainwestowane w projektowanie, wykupy gruntów i tak dalej. One są, jakby to jest przeniesione jako wkład. Pozostaje Skarbowi Państwa 6 tylko miliardów złotych do włożenia, inwestor wkłada 9 miliardów złotych i cała reszta to jest dług, który jest zaciągany przez samą spółkę, dług komercyjny. Po prostu biorą kredyt z banku i żeby to lotnisko zbudować, po prostu będą tego. I teraz to jest ważne. Ten dług jest spłacany przez lotnisko. Ten dług jest spłacany przez lotnisko. Jedną rzecz sprawdzić. 66 miliardów cały czas było wkładane w przestrzeni medialnej w to, że to jest koszt, jaki musi ponieść na samo lotnisko cały ten projekt Skarb Państwa. Tak było cały czas w przekazie i wyjaśnienie tego jest bardzo istotne, bo te cyferki ludziom w pamięć zapadły. Jeżeli my teraz słyszymy, że to jest 66 miliardów, ale na 7 lat i te 89 miliardów to jest dofinansowanie unijne, czy ono już jest zagwarantowane? Niektóre elementy już zostały dofinansowane, na przykład za 300 milionów złotych opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy między Warszawą a Łodzią. Tak więc niektóre elementy tak. Natomiast czy ono jest zagwarantowane? No, według mojej wiedzy to wynika z pewnego rodzaju dokumentów ramowych, tak, że to już jest ustalone, że będą na to środki. Natomiast wiemy na samym końcu, wszystko się rozbija o samą konkretną dokumentację w danym momencie. Natomiast to jest bardzo ważne, ja bym chciał tutaj rozwiać pewnego rodzaju wątpliwość, bo zawsze jest tak, że do samego momentu złożenia wniosku o dofinansowanie to nie wiadomo, czy te pieniądze będą. Natomiast żeby było bardzo jasne, finansowanie szybkiej kolei, a zwłaszcza kolei w ramach projektu CPK jest absolutnym priorytetem Unii Europejskiej. Wynika to z dwóch faktów. Ogólnie Unia Europejska w tym budżecie, który się dopiero zaczyna i w jeszcze kolejnych będzie bardzo mocno stawiała na szybką kolej, bo szybka kolej ma de facto w długim terminie częściowo zastąpić podróże lotnicze na dystansach poniżej 1500 km. Więc we wszystkich krajach Unii Europejskiej ta szybka kolej ma powstać. Czy ona zastąpi te podróże lotnicze? Nie wiemy o tym, ale na pewno ma powstać i ma być w związku z tym sfinansowana, również dofinansowana z Unii Europejskiej. I teraz CPK to jest drugi element. Układ kolejowy plus lotnisko CPK został wpisany w priorytetową listę rozwoju infrastruktury europejskiej, tak zwane TEN-T. Ta lista została opublikowana listopad albo grudzień ostatniego roku i tam właśnie ten zamysł, ten projekt CPK, czyli właśnie ta kolej plus to lotnisko zostało wpisane. Dlaczego? Dlatego, że ten projekt właśnie połączenie szybkiej kolei i tego lotniska położonego na weźle szybkiej kolei idealnie wpisuje się, jest to w chwili obecnej to jest najlepszy projekt w Unii Europejskiej spełniający nowe kryteria właśnie Unii Europejskiej co do transportu. Dlaczego? Dlatego, że łączy hub lotniczy do dalekich podróży międzykontynentalnych z szybką koleją, co ogranicza mniejsze zastosowanie samochodów, tak, możliwość na krótkich dystansach zastąpienia, potencjalnie zastąpienia tych podróży lotniczych właśnie szybką koleją i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest wpisane i na pewno Unia Europejska będzie finansowała ten projekt, bo po prostu zobowiązała się już w swoich dokumentach ramowych co do tego. Generalnie rzecz biorąc, Unia Europejska sama sobie narzuciła zobowiązania do zaspokojenia potrzeb kapitałowych tych, którzy będą realizowali jej plan strategiczny. Dokładnie tak. I teraz odpowiednie instytucje i podmioty prawa handlowego powinny w odpowiednim czasie, zgodnie z wytycznymi, wykonać odpowiednią dokumentację, następnie wraz z dokumentami wnioskującymi o przyznanie tego finansowania złożyć to i jeżeli spełnią to kryteria, to wysokie prawdopodobieństwo otrzymania takiego wsparcia jest, ponieważ skoro Unia przyjęła taki plan, to znaczy, że ma za to zarezerwowane środki. Dokładnie tak jest. Mhm. I to jest bardzo ważny argument, pokazujący, że większość środków pojawi się z zewnątrz. No ale to nam zamyka, tak teraz liczymy szybko spod kciuka. 66 plus 89 to mamy 155 miliardów. Okej. 9 miliardów w to wrzuci konsorcjum inwestorów do samego portu lotniczego. Tak no jest. I teraz sam port lotniczy, ja pamiętam, mi się obiło uszy, że to będzie jakieś 16-17 miliardów złotych. Tak. Z czego, mając mniejszościowe udziały, większość pieniędzy da konsorcjum inwestorów. Tak jest. I teraz
tak naprawdę to wszyscy się dopytują, no to cała ta reszta pomiędzy 16-17 a 66, to na co to pójdzie? Tu również powiedziałeś, że port lotniczy to będzie 46 miliardów. Tak. Więc powiedz mi, skąd się biorą te liczby i co one oznaczają? Czy momencik, to raz wyjaśnijmy. Wróćmy do tego właśnie tego lotniska, tak? Czyli lotnisko zakładamy, to jest 46 miliardów według budżetu, tak? I to tak, jest lotnisko, tak. Wszystkie płyty postojowe, wszystkie dokładnie terminale tak. Odlotów, przylotów i tak dalej. I co jeszcze? Aha, parkingi, żeby to wszystko można było tak. Obsłużyć. Dokładnie. I ewentualnie stacja kolejowa już w to wchodzi, czy nie? No właśnie, stacja kolejowa z wiedzy mojej, która tutaj wynika z tych dokumentów, w to nie wchodzi. Natomiast, okay. Jak mówimy, stacja kolejowa to jest część węzła i to jest część po prostu trasy kolejowej. Tak, no ale skąd się bierze ten przeskok od 17, powiedzmy, miliardów na część stricte lotniczą na 46? Bo teraz tak, są dwa elementy. Jeden element właśnie, czyli możemy wyróżnić trzy etapy i to jest rzeczywiście bardzo istotne. Trzy etapy, czyli jeden etap to jest w ogóle samo lotnisko. Lotnisko jako port lotniczy, płyty postojowe, cała ta infrastruktura i tak dalej. Drugie to jest infrastruktura około lotniskowa plus drogi dojazdowe i trzecie to jest kolej, tak? Czyli to wszystko, te wszystkie elementy, wszystkie łącznie z taborem, to jest 66 miliardów złotych do 2030 roku, tak? Natomiast samo to lotnisko, czyli to jest te trzy elementy. Pierwszy element to jest na Skarbie Państwa 6 miliardów złotych, a drugi element tutaj z budżetu wynika, ja sobie jeszcze ten budżet otworzę, to jest mniej więcej 10 miliardów złotych, czyli te drogi dojazdowe z tą infrastrukturą około lotniskową, tak? Dodatkową jakąś. Co w tą infrastrukturę wchodzi bardzo dokładnie? Szczerze mówiąc, ja tam nie wiem, nie wnikałem w to, bo też takich informacji nie ma. Natomiast to jest ten element jakby dodatkowy. Natomiast, tak jak mówimy, to są takie trzy elementy. Najważniejsze jest na samym końcu to, że to wszystko kosztuje 66 miliardów złotych, a nie 155 miliardów złotych. 155 miliardów złotych to jest wartość pełna. Umknęło ci to 46 część lotnicza, czyli tak. Tylko 20 miliardów wtedy idzie w kolej z tym związaną, tak? Bo powiedziałeś tabor. Nie. Bo momencik, właśnie momencik. Padają konkretne liczby i ty powiedziałeś, że część lotnicza 46. Może się Nie, od 155. Teraz musimy tak, odejmujemy od 155 46. To ile to będzie? Około 100... Zazwyczaj jakieś 109? No, coś takiego. I te 109 miliardów złotych to jest właśnie część kolejowa plus infrastruktura okołolotniskowa. Teraz od tych 109 odejmujemy około 10, to jest ta infrastruktura okołolotniskowa i zostaje nam mniej więcej 100 miliardów złotych, to jest element kolejowy. I z tych 100 miliardów złotych na element kolejowy, no właśnie, mniej więcej tutaj nie mam tych kalkulacji dokładnie porobionych, bo to jest na agregatach było, więc trzeba by to dokładnie podzielić, ale powiedzmy, mniej więcej połowa to jest dofinansowanie z Unii Europejskiej, tak, czy tam 1/3, ale to jest dofinansowanie z Unii Europejskiej. Więc to się mniej więcej tak rozkłada. Zdecydowana, czyli jeszcze inaczej mówiąc, jeżeli mamy 100 miliardów, to jest mniej więcej 100 miliardów, to jest komponent kolejowy, a 155 to jest całość, czyli mówimy 2/3 to jest kolej. Tak? 2/3 to jest kolej. I teraz to jest w ogóle bardzo ważne, bo jak mówimy o tych liczbach i o tych kosztach, to mamy wartość projektu i koszt projektu, czyli znowu wracamy, tak? Że mamy 155, to jest wartość wszystkiego, koszt dla budżetu to jest 66, rozłożone na 10 lat, poniżej 10 miliardów złotych rocznie. Ale co jest bardzo istotne i co jest takie dosyć frustrujące w tej debacie, która się odbywa, to jest to, że dosyć często pojawia się taki argument, no, czyli robimy za 100 miliardów złotych dojazd do lotniska. No nie, lotnisko powstało, koncept lotniska w tym miejscu powstał dlatego, że najpierw zaprojektowano kolej. Czyli kolej ogólnie, szybka ta kolej z Warszawy do Łodzi, dalej idąca na Y, czyli właśnie na Poznań, na Wrocław, ona powstała jako pierwszy koncept, na przecięciu z CMK, która dalej ma iść na północ, na Gdańsk. I dopiero wtedy szukając, jak pojawiła się potrzeba zaprojektowania nowego lotniska dla Warszawy, dlatego że Okęcie nie ma możliwości rozwoju zapchane, poza tym jest niemal w środku miasta i dzielnice wokoło cierpią z tego powodu, to stwierdzono, że nie ma lepszej lokalizacji niż posadowić lotnisko na węźle kolejowym, który do tego, ten węzeł tak się składa, że jest przy autostradzie, jest blisko Warszawy, no bo to jest blisko Warszawy i do tego jest ekstremalnie mało ludności tam mieszkającej, biorąc pod uwagę ogólnie tereny wokół Warszawy, po prostu tej ludności tam jest bardzo mało. Więc zyskujemy miejsce, gdzie
szkody społeczne są bardzo niskie, jest doskonale skomunikowane drogowo i do tego jeszcze jest na trasie szybkiej kolei, która i tak miała być tam zaprojektowana. I do tego dochodzi jeszcze kolejny wymiar dyskusji, który już w ogóle powoduje, że czasami jakby zwoje mózgowe mi się prostują. Bo jednocześnie jakby jedną argumentacją jest wyrzucane, że budujemy dojazd do lotniska i po co budować taki drogi dojazd do lotniska za 100 miliardów złotych, a później w następnym zdaniu jest, to zrezygnujmy z lotniska, zróbmy samą kolej. No to czyli według tej argumentacji rezygnujemy z lotniska i budujemy dojazd do lotniska. No nie, jakby to jest najlepszy dowód na to, że ta kolej i tak ma powstać, i tak powstanie. Są wytyczne Unii Europejskiej i ja uważam, że tutaj na dobrą sprawę chyba politycy czują w kościach, że tą kolej i tak trzeba zbudować, bo Unia Europejska tego chce, to jest wpisane w TEN-T, to jest wymóg i ona będzie musiała powstać. Dlatego się dzisiaj mówi, co do kolei nie ma wątpliwości. Zwróćmy uwagę, że politycy niezależnie od tego, z jakiej są partii, mówią, że ta kolej i tak powstanie, ona musi powstać. Więc znaczy, to jest dwie trzecie kosztów jest okej, tak? Słucham? No ten przymus dekarbonizacji wymusza dokładnie, na nas to, żeby wymusza. W kolej, która ma napędy elektryczne. Tak jest. Tak jest. Zupełnie inną kwestią jest, czy będzie prąd na to wszystko, bo nam prądu będzie zaraz brakowało. Ale to jest inna historia, tak? To jest inna historia. Zakładamy, że Unia Europejska wie, co robi. Jeżeli będzie tutaj inwestycja w elektrownie atomowe, to prędzej czy później sobie z tym problemem również poradzimy. Natomiast nie ma to żadnego sensu i żadnej logiki, żeby dzisiaj powiedzieć, że 2/3, czyli te 100 miliardów złotych, łącznie ze środkami unijnymi, inwestujemy w kolej, i to tylko w ten odcinek między Warszawą a Łodzią. I tak to zrobimy, bo Unia Europejska tego chce, ale nie chcemy zainwestować w lotnisko, bo to jest gigantomania. I teraz wróćmy do tego. Załóżmy, że z tą infrastrukturą, czyli lotnisko samo w sobie, jako SPV-ka, bo to jest taki oddzielny podmiot, to jest ważne, bo chodzi o budżetowanie, czyli budżetowo to jest 6 miliardów złotych dla Skarbu Państwa. Infrastruktura okołolotniskowa, która jest już na spółce CPK, to jest około kolejnych tam powiedzmy mniej więcej 10 miliardów złotych, tak? Ona też przypuszczam, że będzie jeszcze tam przy realizacji, będą wybierane elementy, które będą w pierwszej kolejności i tak dalej, zobaczymy ile będzie. I to jest powiedzmy tych 15 miliardów złotych. Jednocześnie samo to lotnisko, ono nie będzie wymagało dopłat. To znaczy mamy inwestora, który finansuje w większości, czyli 2/3 tej inwestycji finansuje de facto, dzięki temu, że jest inwestor, to mamy tego sfinansowane zewnętrznie. Do tego to lotnisko się spłaca. Dlatego jest inwestor. Czyli te 6 miliardów złotych... Tu jest jedno z ważnych pytań. Gwarancja tego, że będą chcieli z tego lotniska korzystać. I tu pozwolisz, tak, najpierw ja coś powiem, bo potem dotkniemy tego tematu portów. No, nikt nie miał gwarancji tego, że porty będą miały większe przeładunki, jeśli zainwestują w swoją infrastrukturę. Ale jakby nie zainwestowały, to by nie miały w ogóle szans mieć możliwości pozyskania większej ilości przeładunków, a skokowe wzrosty mamy, jeżeli chodzi o nasze porty i dlatego terminal głębokowodny w Świnoujściu ma jak najbardziej sens. A ograniczona co do zdolności rozbudowy wielka rzecz, jaką jest port w Hamburgu, Chińczykom wydała zgodę na to, żeby zbudowali sztuczną wyspę dla rozbudowy zdolności portu, tak? Tak. I oczywiście tam nakłady będą x-krotnie większe. Oczywiście. I to jest dokładnie tak samo z tym lotniskiem. To lotnisko nas realnie będzie kosztowało bardzo mało. Jeżeli my inwestujemy, dajmy już na to, już wyjmijmy tą SPV-kę, załóżmy, że z tą infrastrukturą okołolotniskową, będzie nas kosztowało mniej więcej 15 miliardów złotych, a otrzymujemy podmiot, który jest warty ponad 50 miliardów złotych, no bo te dodatkowe miliardy dokłada ten, to już tylko z tego powodu jesteśmy na ogromnym plusie. Dobrze, i teraz kolejna rzecz, czy to się spłaci? No właśnie. Zadajmy sobie takie po prostu proste pytanie na logikę. Jeżeli ja inwestuję jako inwestor swoje prywatne pieniądze, to czy ja je chcę stracić? No pewnie nie. Biorąc pod uwagę, że zarządzam ponad 100, mam w portfelu zarządzania ponad 100 lotnisk na świecie, to mam trochę wiedzy na temat tego, jak się lotniskami zarządza i gdzie się opłaca inwestować. I jakoś się składa, że było aż dwóch oferentów i zostało wybrane z tych dwóch ofert właśnie Vinci Consortium Vinci i AFM, ale był jeszcze drugi oferent. Więc ten jakby miejsce i w ogóle potencjał zarabiania na tym porcie przez inwestorów prywatnych, którzy na pewno liczą dużo lepiej takie rzeczy niż Skarb Państwa, bo wiemy, że znany był nawet na antypodach w Australii. Dokładnie, oni to potrafią policzyć i wierzą, że tak będzie. I teraz zadajmy sobie pytanie, a dlaczego tak ma być? No pierwsza podstawowa odpowiedź. Ruch lotniczy jest skorelowany ze wzrostem gospodarczym. Wszystkie prognozy co dotyczące Polski, no wskazują, że będziemy się dalej rozwijać, a dzisiaj
Polacy latają mniej więcej 1/3 tego, co na przykład Niemcy. Mamy bardzo dużą przestrzeń do nadrobienia i tą przestrzeń bardzo szybko nadrabiamy. Przypomnijmy, że 15 lat temu Okęcie jeszcze było przed rozbudową i było takim malusieńkim portem lotniczym, który obsługiwał kilka milionów pasażerów. Dzisiaj obsługuje... okrutną kolorystyką ścian, która dobijała oczy. Dokładnie, tak. To było coś strasznego. Dzisiaj Okęcie obsługuje 19 milionów pasażerów, to jest za rok 2023 mniej więcej będzie tyle, między 19 a 20 i to jest full, nie da się więcej. Doszliśmy do maksa. I teraz wszelkie prognozy pokazują, że mniej więcej do 2060 roku CPK będzie obsługiwało około 60 milionów pasażerów. Duża część to będzie obsługa hubowa. Ale mimo wszystko to będzie powiedzmy kilkadziesiąt milionów pasażerów. Z czego to wynika? Właśnie z tego bogacenia się Polaków. Polacy się będą bogacili, ale również region, bo razem z Polakami dużo więcej latają kraje bałtyckie, Ukraina, załóżmy, że ona niedługo będzie po tej wojnie, daj Bóg, tak, kraje na południe od nas, Czechy, Węgry, Słowacja i tak dalej. Ale również kraje dookoła, które, bo w ogóle hubowość na czym polega? Hubowość polega na tym, że na przykład Szwedzi u siebie z lotniska nie mają połączeń na wszystkie miejsca na globie, dlatego że no, po prostu nie są w stanie wytworzyć takiego popytu. Dlatego huby specjalizują się w różnych połączeniach. I dlatego na przykład, co tutaj jest taka ciekawa informacja, Okęcie jest głównym hubem przesiadkowym na trasie między Toronto w Kanadzie, a o ile pamiętam New Delhi w Indiach, tak? Po prostu tak się poskładało. Zaskoczyłeś mnie taką informacją. Tak. Po prostu, dlaczego, z czego to wynika? Dlatego, że trasa z Kanady do Indii jest najkrótsza przez Polskę. I LOT, uruchamiając te połączenia do Toronto i do New Delhi, i tak się złożyło, że razem z tym dystansem i czasem jest związany koszt, no bo paliwo i tak dalej. No i to jest po prostu wyjątkowo korzystne dla pasażera, bo nie dość, że dobra cena biletu, to jeszcze jest szybko. Tak, więc takich połączeń jest bardzo dużo do zrobienia. Na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał ze Sztokholmu polecieć... do Budapesztu albo do Bukaresztu, jeżeli nie ma takiego bezpośredniego połączenia ze Sztokholmu, no prawdopodobnie sobie wybierze przez Warszawę, no bo jest najszybciej i prawdopodobnie w związku z tym również najtaniej. Więc takich połączeń przesiadkowych będzie bardzo dużo. No i biorąc pod uwagę... Z własnego doświadczenia bardzo lubiłem, latając do Stanów, korzystać z hubu, jakim jest w tym wypadku dla mnie akurat Zurich. I latając właśnie na Florydę, na południowe Stany, to były akurat Swissem, no nie żebym jakąś tam laurkę wystawiał, ale uważam, że jedne z bardziej user-friendly linii lotniczych. Dolot tam, żaden problem. I problemy bywały tylko na właśnie tym dolocie i powrocie, jeśli chodzi o Zurich, ze względu na warunki pogodowe i to, że nie wszędzie na polskich lotniskach były systemy używające lądowanie bez widoczności. Właśnie. I często musiałem, zamiast na przykład lądować we Wrocławiu, wracając z Chin, a wtedy to była przesiadka z Monachium, nad ranem, padnięci, już chcemy lądować, być w domu, nie? Gdzie tam? Szanowni Państwo, lecimy do Warszawy. Przyjęła nas Warszawa, o trzeciej wysiedliśmy, napadli nas celnicy, w końcu stamtąd wyszliśmy, no i witają nas stewardesy sympatyczne i mówią, że o 9 rano będzie autokar, który nas zawiezie do Wrocławia. Do widzenia, dziękujemy szanownemu państwu. Lepiej było wynająć taksówkę na 3 i wjechać do Wrocławia za 1500 wtedy i być w domu o godzinie tej, powiedzmy, koło 7 rano. Tak. Bo jeżeli będziemy mieli tak duże lotnisko, tam będą wszystkie możliwe systemy umożliwiające. Dokładnie. Starty dokładnie to. W każdych warunkach pogodowych, a tego nam bardzo brakuje. Właśnie chciałem do tego dojść i to jest bardzo ważna rzecz, bo rozmawiając o CPK rozmawiamy o bardzo wielu problemach, które nam się de facto rozwiązują i szanse, które uzyskamy, których nie uzyskamy w innych przypadkach. Pierwsza rzecz, jeszcze tylko tak na chwilkę wrócę, żeby dokończyć ten wątek tego popytu. Mówimy o tym wzroście popytu i to jest bardzo ważne. W tym roku 19 milionów Okęcie pasażerów, ale zapotrzebowanie na sloty na ten rok, na 2024 od przewoźników było tak duże, że gdyby zostało zrealizowane, znaczy gdyby przewoźnicy dostali to, o co prosili, to oznacza, że przewieźliby około 24 milionów pasażerów, czyli już w tym roku Okęcie straci 4 miliony pasażerów. Popyt jest o 4 miliony pasażerów większy na Okęcie, niż Okęcie może spełnić. Więc to jest pytanie, czy Okęcie jest potrzebne, czy CPK jest potrzebne. Tak, jest bardzo potrzebne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to co ty powiedziałeś, absolutnie fenomenalny przykład, który wychodzi dużo dalej. Teraz wyobraźmy sobie, że nie budujemy CPK i stawiamy nawet na takie egzotyczne pomysły jak quadroport, tak, albo triport. Co to oznacza? Mamy 3 lotniska do utrzymania. 3 lotniska, w których jest załoga. Tych załóg brakuje, przecież mieliśmy dopiero protesty kontrolerów ruchu lotniczego, tak? Tych ludzi brakuje na rynku.
Jeżeli mamy taki radom, to ten kontroler, niezależnie od tego, czy tam jest 3 czy 300 lotów dziennie, on tam siedzi i grzeje fotel. Trzeba go opłacić, tak? I on nie robi pracy, którą mógłby wykonywać, dlatego że on tam siedzi i grzeje fotel, ale gdzie indziej mógłby po prostu pracować. Oprócz tego są technicy lotniczy, cała obsługa naziemna, tego wszystkiego, to są tysiące osób, które są zatrudniane. To są koszty, tak? Inwestycje, remonty, tak? Najlepszy przykład znowu z Modlinem, gdzie brakowało ciągle pieniędzy i nie wiadomo, co było zrobić z remontem płyty i tak dalej, i tak dalej. To są potężne koszty, te płyty trzeba remontować. To nie jest ruch jak na autostradzie, ale mróz, czas, to wszystko robi swoje, tak? To trzeba remontować co jakiś czas. Wszelkiego rodzaju inwestycje w te wszystkie systemy naprowadzające i tak dalej, odladzające, to są bardzo duże inwestycje. Jeżeli mamy je mnożyć razy 3 albo razy 4, no to jest totalny bezsens. Ale drugie rzecz, czy to się zwróci? No i się nie zwróci, tak? No bo jeżeli mamy jedno lotnisko, to tak jak Okęcie, które jest duże i tam schodzi cały ruch, to jest właśnie prawo popytu i podaży, jak ono działa. Im większy mam popyt, tym bardziej podnoszę cenę, do momentu, kiedy widzę, że zaczynam w związku z tym tracić popyt. I efekt jest taki, że Modlin pobierał od Ryanaira, nie pamiętam dokładnie, 4 albo 6 zł za od pasażera opłaty lotniskowej, Okęcie 40 zł, powiedzmy te 5, 8 razy więcej, czy coś takiego, tak? I w Modlinie tylko Ryanair lata, nikt nie jest zainteresowany, bo to jest, za przeproszeniem, dworzec autobusowy, a nie lotnisko, jest w miejscu, jest od strony taka, która jest nieatrakcyjna komunikacyjnie dla mieszkańców nie tylko Warszawy, ale w ogóle Polski, no bo wyobraźmy sobie, że w ogóle dojeżdżamy z Łodzi. Są te inwestycje w drogi wylatujące na północ z Warszawy, tak. Więc tam to się poprawia, ten stan dróg. Tak, natomiast nie zmienia to faktu, że to nie jest optymalne miejsce, tak? No bo nawet załóżmy, że jesteśmy mieszkańcem Łodzi, bo CPK ma być również de facto takim aglomeracyjnym lotniskiem również dla Łodzi. Na CPK dojedziemy koleją w 30 minut, a jadąc dzisiaj przez Warszawę, jeszcze mamy zakorkowaną S8 do tego Modlina, spokojnie, jeżeli ktoś chce wyjechać sobie o godzinie 9, to może liczyć 2,5 do 3 godzin, żeby z Łodzi dojechać do Modlina, tak? To nie jest opcja, tak? Z Warszawy zresztą, jeżeli ktoś chce dojechać, powiedzmy, z Ursynowa do Modlina, no to też pewnie z 1,5 godziny. To nie jest dobra opcja. CPK jest zupełnie czymś innym, ale nadal najważniejsze. I pewnie do tego byśmy doszli gdzieś w którymś momencie. Taki Modlin, w związku z tym, że jest lotniskiem małym, jest lotniskiem niszowym, on, żeby zachęcić do tego, żeby tam latać, musiał dopłacać. I w ciągu 10 lat dopłacił mniej więcej 300 milionów złotych Ryanairowi za to, że Ryanair tam latał, na samych opłatach lotniskowych. Lotnisko było stale nierentowne i później był wielki płacz zarządu w Modlinie, że oni by chcieli rozbudować, tylko nie mieli zgody. Jak mieli mieć zgodę wszystkich właścicieli, skoro jeden z właścicieli prawdopodobnie stwierdził zaraz, to znaczy, że ja na tym nie zarabiam, dopłacam każdego roku i jeszcze mam teraz wpakować kilkaset milionów złotych, żeby zrobić niespodziankę jedynemu przewoźnikowi, który jest tam tylko i wyłącznie dlatego, że mu dopłacam. No to jest trochę bez sensu. Niestety podobny efekt może czekać potencjalnie Radom, tak? Dlatego że Radom jest na tyle takim niszczonym lotniskiem, że to się może wydarzyć. Nie chciałbym mówić o Radomiu, bo to jest dosyć taki trudny case i nie jestem zwolennikiem kilku, tak jak Państwo słyszycie już pewnie, nie jestem zwolennikiem kilku lotnisk przy jednej aglomeracji. To powoduje bardzo dużo problemów, nie daje synergii i powoduje, że nie mamy hubu lotniczego, bo hub lotniczy, przypomnijmy, wynika z tego, że pasażer przelatując samolotem na tym samym lotnisku może się przesiąść i polecieć dalej. Jeżeli mamy kilka hubów lotniczych, tej możliwości przesiadkowej nie ma. A jak nie ma tej możliwości przesiadkowej, to tracimy ogromną ilość potencjalnych połączeń, które możemy mieć. I teraz najlepszy przykład, jak to działa, to jest to, że weźmy sobie na przykład jakieś egzotyczne połączenie właśnie z Warszawy do Indii i gdyby nie było tej funkcji hubowej, przypuszczam, że Warszawa, aglomeracja warszawska jest w stanie wytworzyć może jeden, maksymalnie dwa samoloty tygodniowo do Indii, bo to jest mimo wszystko taki niszowy kierunek dla nas. Ale w związku z tym hub ma szansę zebrać masę krytyczną pasażerów x razy częściej, tak, w skali danego tygodnia. Dokładnie. I przez to, że oni dolatują z różnych miejsc i mogą się przesiąść, to wybierają i lecą dalej sobie do Indii naszymi lotami, co powoduje, że ten popyt jest nawet kilka razy większy, tych połączeń mamy kilka razy więcej i kto na tym najbardziej korzysta? No my. Dlatego, że ja nie mam do wyboru na przykład lotu tylko w środę i w niedzielę, tylko mam na przykład codziennie. Tak? A dlaczego to mam? Dlatego, że inni pasażerowie z zewnątrz zostawiają tutaj pieniądze, żeby to funkcjonowało. I de facto zaczynamy działać tak jak dojrzałe państwa. I w ogóle hub lotniczy z sensu ekonomicznego jest absolutnie, to jest fundament. Ekonomicznie i gospodarczo hub lotniczy działa absolutnie identycznie jak międzynarodowa korporacja, tak jak na przykład Nestle albo jakiś Volkswagen.
Volkswagen. Niemcy eksportują na cały świat swoje samochody. Jak to działa? Że oni sobie produkują na przykład w Polsce albo gdzieś tam te samochody, ludzie na całym świecie to kupują, wysyłają, marża zostaje w Niemczech. HAB działa identycznie. To znaczy ci ludzie zostawiają u nas marżę w Warszawie i ta marża powoduje, że mamy zatrudnienie przede wszystkim u nas polskie, bo są przede wszystkim polscy piloci, polskie stewardesy, polska cała obsługa lotniskowa, polscy inżynierowie, którzy tam pracują, obsługują te samoloty, bo one bazują w Polsce przecież. To są tysiące bardzo wysoko miejsc pracy opłacanych przez klientów zagranicznych. Tak? Jeżeli my nie mamy tego hubu, to my opłacamy miejsca pracy w innych krajach. To jest proste jak dwa razy dwa, to nie trzeba tego tłumaczyć. Za tym idą podatki oczywiście, tak? Więc miejsca pracy, podatki, PKB, to się wszystko rozwija. Ale jeszcze co idzie dalej, bo to już wchodzimy na taki bardzo dużo wyższy poziom dyskusji, tak? I za tym idzie jeszcze tak zwane connectivity. Dzisiaj Polska jest 20. gospodarką świata, mamy coś koło 35. miejsca na świecie, jeśli chodzi o connectivity globalne. I to jest bardzo ważne i to ja bym chciał poruszyć też bardzo mocno. I znowu, żeby nie brzmiało, że propaganda, bo to nie jest propaganda. Bardzo często pada taki argument, że CPK to będzie, jest jak polska Gdynia. I bardzo często dla takich przeciwników tego projektu to jest taki główny argument, aha, widać, że tam komuś na mózg poszło, nie? Polska Gdynia, całe miasto chcecie zbudować, 100 tysięcy mieszkańców, chyba was tam pogięło, nie? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że w czasach drugiej RP, kiedy jeszcze lotnictwo nie było rozwinięte, głównym środkiem takiego światowego transportu był transport morski. Jeżeli Polak chciał pojechać, dostać się do Stanów Zjednoczonych przez ocean, mógł to zrobić tylko statkiem. Jeżeli dobra miały wypłynąć, czy być zimportowane przez ocean, to mogło być statkiem. Chodzi o to, że to jest okno na transport międzykontynentalny i dzisiaj oknem na transport międzykontynentalny jest lotnictwo, są huby. Takie lotniska jak Modlin i nadal Okęcie, mimo że jest małym hubem, to są przede wszystkim lotniska lokalne, regionalne, nam pozwalają latać w regionie Europy i najbliższej okolicy. Natomiast hub pozwala uruchamiać te lotniska dalekie i to jest to connectivity światowe, także właśnie do obu Ameryk, na przykład do Azji, może do Afryki, jeżeli tam będą jakieś relacje gospodarcze, będą klienci na to. I to w ogóle zmienia mapę, w której Polska funkcjonuje. I Polska przestaje być państwem, jeśli chodzi o główny środek transportu ludzi na świecie dzisiaj, czyli lotnictwo, bo lotnictwo jest dzisiaj głównym środkiem transportu międzynarodowym ludzi. Przestaje być prowincją, mówiąc wprost, bo do nas trzeba, jeżeli trzeba do nas dotrzeć przez inny hub, przez Frankfurt, Zurich, whatever, tak? Jeżeli trzeba dojść, jesteśmy prowincją, przestajemy być postrzegani jako prowincja, tylko zaczynamy być postrzegani jako partner na równym światowym poziomie. I to jest bardzo ważne, bo to się przekłada na wymianę handlową, na import, na eksport, na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, na politykę, tak? To są potężne lewary, które wykorzystujemy, więc to jest taki bardzo długi wywód, ale zaczynając od tego, że zaczynamy pieniądze ściągać z zewnątrz, a nie wydawać na zewnątrz, tworzyć miejsca pracy, tak? Tworzyć PKB, tworzyć potężne wpływy podatkowe idące za tym wszystkim, tworzyć potężną branżę lotniczą, gdzie branża lotnicza generuje między 2 a 3% PKB na przykład w Wielkiej Brytanii, to jest wielki biznes, tak? To jeszcze do tego w ogóle podbijamy całą gospodarkę właśnie, tak jak mówiłem, import, eksport i również politykę, bo polityka już zupełnie inaczej wygląda, jak ma się gospodarkę, która sama w sobie nie jest zależna od innych. I politycy, jak oni sobie wtedy rozmawiają z kimś, to oni wiedzą, że słuchaj, za mną stoi ta wielka polska gospodarka, która nie jest zależna od twoich usług, na przykład lotniczych, connectivity i tak dalej. My sami mamy swoje connectivity. Tak to zupełnie inaczej działa. To jest, gospodarka jest tak samo silnym argumentem dla polityków jak armia. Jeżeli mam armię silną, jestem niezależny. Jeżeli mam silną gospodarkę, tak samo jestem niezależny. No ja tutaj muszę zrobić wrzutkę, bo z jednej strony teraz jest świetny moment, żeby wspomnieć właśnie o tych polskich portach. Projekt Porty 2030, nakłady 40, prawie 1 miliardów złotych, z tego wydano między 6 a 7, dzięki czemu rozbudowały się zdolności Gdańska, Gdyni i trwają prace mające na celu poprawienie zdolności również w zespole portów Szczecin-Świnoujście, bo to tak trzeba rozpatrywać, w zespole, pogłębianie tur wodnych, przyjmowanie statków o głębszym zanurzeniu i tak dalej, i tak dalej. I skokowo poszliśmy dalej, jeśli chodzi o wielkość przeładunków. Te przeładunki wzrosły w stopniu takim, jak planowano, bo w 2023 bodajże 152 miliony był plan, jeśli chodzi o zdolność przeładunkową wszystkich polskich portów liczących się, czyli czterech głównych. I co najmniej 151 milionów było w połowie czwartego kwartału obsłużone, więc zgodnie z przewidywaniami cała awantura na Ukrainie, ta wojna wygenerowała zdolności,
które pozwoliły szybciej niż przewidywał plan i harmonogram osiągnięcie takich wolumenów obrotowych. No ale najważniejsze pytanie, kto wiedział, że na te rozbudowane zdolności będą chętni? No nikt nie wiedział. To jest ryzyko biznesowe, uzasadnione, ale nikt nie zaryzykuje jako klient, żeby korzystać z takiej infrastruktury, jeśli jej nie ma. Dokładnie. W międzyczasie, co powiedziałem, Hamburg będzie budował, oddając Chińczykom sztuczną wyspę, rozbudować port i tam ma być też chińska strefa wolnocłowa. Port w Rostocku się rozbudowuje i chce to zrobić szybciej, niż będzie to robił terminal głębokowodny w Świnoujściu. Celem i Rostocku, i zespołu Szczecin-Świnoujście jest co? Obsługa najpotężniejszego w tej części Europy regionu, który jest wielkim hubem logistycznym w rejonie Berlina. Dzięki wszystkim ringom, jakie tam są, autostradom, potężne cementownie, które tam są i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Berlin, Szczecin to 128 km, do Rostocka jest dalej, do Hamburga ponad 300. Jest co robić, jest jak robić, jest komu robić i to wszystko, kiedy dostali możliwość klienci, możliwość, przede wszystkim możliwość, oni decydowali, czy chcą z tego korzystać. Korzystają w takim stopniu, że przypływają do nas największe kontenerowce pływające. Do Gdańska. Dokładnie. Gdynia idzie, bo ma duże problemy z rozbudową, bo inaczej powstawała do innych celów, w inny sposób, więc co tam się da zrobić? Się zobaczy, też życzę Gdyni jak najlepiej, żeby zwiększali wolumen, no ale tam pewne rzeczy mogą nie przeskoczyć, ograniczenia w rozwoju związane z ilością przestrzeni, jaką mają. Ale jeżeli komuś gdzieś opłaca się zbudować wyspę, czy to dlatego, żeby mieć lepsze lotnisko, rozmawialiśmy o tym wcześniej, Seul, Hongkong, to już nawet nie wspomnę i w paru innych miejscach, gdzie się wydało potężne pieniądze na zbudowanie sztucznych wysp, żeby uzyskać większe connectivity oraz rozbudowa portów, tak aby można było w większym stopniu zrobić obrót w obydwie strony, przyjmujący, wychodzący, czyli import, eksport, no to się broni. A póki co Europa jest wielkim konsumentem rzeczy, których się już w Europie nie produkuje. Ale nie można dopuścić do tego, żebyśmy kompletnie z produkcji wyszli. I to, co się robi, widzę nasz polski KGHM, to jest też z naszej rozmowy poza anteną, może i muszą się zdekarbonizować, ale wiele rzeczy, które potrzebują do produkcji, musi do nich przypłynąć, bo kupują rudę w różnych miejscach, a końcowy produkt musi od nich wyjść, bo ma duże, ze względu na jakość, zapotrzebowanie na ten produkt cały świat. I kolej, i wszystko tego potrzebują. Nabrzeża, no nawet na kwas siarkowy zbudowali potężne zbiorniki w Szczecinie po to, żeby eksportować techniczny kwas siarkowy, który powstaje w KGHM-ie w procesie produkcji jako produkt uboczny, ale jest go tyle i w takiej jakości, że jest dobrym tematem do obrotu handlowego, tak? A kiedyś był tylko odpadem kłopotliwym. Świat się zmienia, świat ewoluuje i nie wolno o tym zapomnieć, a ktoś, kto nie ma żadnej produkcji u siebie, no słabo kończy. My sobie na to pozwolić nie możemy i musimy podtrzymać zdolności wytwórcze, jakie są u nas, nawet nie patrząc, moim skromnym zdaniem, na inne kraje, które zdecydowanie wolą ograniczyć swoją produkcję jako taką. Tak, ja bym dodał nawet jeszcze dalej idąc, że fajnie, że mam taką wysokopoziomową dyskusję, bo generalnie, czy mówimy o CPK, czy o logistyce, najpierw trzeba zrozumieć w ogóle sens, czym ona jest, pewnego rodzaju logikę. Jak się rozumie logikę, to później się przechodzi na etap szczegółów, tak, jakby to wszystko miało być zorganizowane. Z logistyką, logistyka to można powiedzieć w ogóle to jest taki podatek od wytwórczości, od konsumpcji. To znaczy wszystko, co ja produkuję i wszystko, co ja konsumuję, musi do mnie dotrzeć. I ono dociera w jakimś czasie po jakiejś cenie. I po to się tą infrastrukturę robi, żeby to było jak najszybciej, jak najtaniej. I im niższy jest ten podatek od wytwórczości, od konsumpcji, tym bardziej konkurencyjna jest gospodarka, bo nasza produkcja jest dzięki temu tańsza, jest dzięki temu bardziej dostępna, bo jest szybsza i znajduje szybciej więcej klientów na świecie, tak? W różnych miejscach. Ale z drugiej strony nasi konsumenci są bogatsi relatywnie, dlatego że oni kupują taniej. Gdzieś kiedyś widziałem taką analizę, raz ją widziałem, nie wiem, kto ją dokonał, że okazuje się, że elektronika w Polsce jest najtańsza z regionu środkowej Europy. I wynika to z tego, że ta elektronika po prostu w Polsce jest rozładowywana.
I dlatego Polacy są relatywnie bogatsi niż pozostałe kraje Europy Środkowej. Bo po prostu ten koszt transportu, który jest przerzucany na klienta, ostatecznie powoduje, że klient nie płaci, więc może więcej kupić, jest relatywnie bogatszy. Tam, gdzie jest najlepsza logistyka, tam jest i większa produkcja, i większa atrakcyjność gospodarki pod względem wytwórczym, i po prostu, co też przekłada się później na pensje, ci ludzie więcej zarabiają, mogą więcej kupić, ale też są produkty tańsze, więc są podwójny booster takiego bogactwa lokalnego. I właśnie są po to te porty morskie, żebyśmy nie musieli przez inne kraje, żeby te podatki były u nas płacone. Tutaj fajnie zahaczyłeś o ten temat, tak? Ale właśnie po to jest ten pomysł udrożnienia rzek. Ja tutaj nie chcę mówić regulacji rzek, bo to nie, rzeki nie muszą być regulowane, żeby były udrożnione. To jest udrożnienie. Przywrócenia ich do żeglowności. Dokładnie. Nie? To nikt nie mówi o betonowaniu rzek. Chodzi o to, żeby one były w odpowiednich miejscach tam po prostu odpowiednio pogłębione, udrożnione, odmulone. Tak? To tylko o to chodzi. Ewentualnie jakieś tam stopnie, progi zrobione, ale żadnego betonowania tam być aż tak nie musi. I to chodzi o to, żeby ten transport, który jest do portów morskich, zwróćmy uwagę, mówiłeś o milionach ton. Te miliony ton powodują, że infrastruktura jakby lądowa się zatyka. Dzisiaj bardzo dużym problemem dla portów Gdynia i Gdańsk jest to, że trasy kolejowe prowadzące do tych portów są zatkane, tam jest tak duży popyt. I właśnie to jest powód, dla którego Hamburg, Antwerpia i Rotterdam są w tak ogromnym stopniu, to jest kilkadziesiąt procent, nie wiem, czy nie mamy coś koło 50% zasilane, jeśli chodzi o masę tam, która jest, spływa do tych portów i odpływa z nich, przez rzeki. Bo na barkę, jedna barka to jest mniej więcej tyle, co jeden pociąg, tak? A barka sobie płynie jedna za drugą tą rzeką, tak? Ty mówisz o barkach. Tam powołuję się na kolegę Daniela Kotura, który jest szyprem statku śródlądowego, który ma ładowność maksymalną chyba do 4000 ton, więc przepraszam bardzo, ale standardowe wahadło kolejowe to jest 1500 ton. Tak. I jeżeli on do tego jeszcze, są takie miejsca, gdzie może wziąć dwie barki z boku, 500 tonowe, i jeszcze może jedną pchać, a jedną ciągnąć, to z tego się robi zestaw 6000 ton. Tak. To są cztery pociągi, powiedzmy. Są możliwe. I on ostatnio świetnie tłumaczył. Popatrzcie, zabieram stąd ładunki, kontenery, trasa lądowa, a przecież w Holandii tam no trochę tych dróg dobrych mają, zajęłoby przewiezienie tego z miejsca na miejsce około do półtorej godziny. Czy komuś na tym tak zależy, żeby aż tak szybko to transportować? Może i tak, ale wrzucają to na barki. Ja to zrobię w godzin 12, ale dzięki temu zwykli mieszkańcy nie będą mieli problemu z korkami i będą mogli normalnie funkcjonować, a te 12 godzin versus godzina nikomu nie zrobi żadnej różnicy, bo nawet to, co wymaga chłodzenia, jest zawsze odpowiednia ilość slotów takich, w których możesz podłączyć i system chłodzenia tego wszystkiego w kontenerach będzie działał, czy to na barkach, czy to na takich statkach. A one, co jeszcze ważne, dodatkowo potrafią, i to jest akurat koncept związany też z Elblągiem, są tak zwane wewnętrzne wody morskie. Na wewnętrznych wodach morskich jednostki śródlądowe też mają dopuszczenia do pływania, bo tam warunki są takie, że nie ma większego problemu z wyjściem, jeżeli tylko nie ma konkretnego naprawdę sztormu, i są w stanie wspomagać rozładunki statków stojących na redzie portów, jeżeli jest zbyt duże obciążenie. I rozrzucenie kilku tysięcy ton na tego typu jednostki zamiast przy nabrzeżu, już nawet na redzie, też jest możliwe. Takie rzeczy robili nawet Rosjanie, kiedy była olimpiada w Soczi i brali ogromne ilości cementu, to większość była rozładowywana ze względu na korki, jakie były w tych portach, właśnie na barki, na otwartych wodach. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Trzeba pamiętać o tym, że infrastruktura lądowa ma swoją przepustowość i są tak zwane miejsca węzłowe, i w tych miejscach węzłowych to się wszystko zatyka. I te miejsca węzłowe to są na przykład właśnie porty, gdzie nagle się ustawia w kolejce ileś tam pociągów, one nie mogą wjechać, muszą czekać na rozładowanie i tak dalej, ale jeszcze tą samą infrastrukturą przecież jeżdżą pociągi pasażerskie i to powoduje, no pracowałem kiedyś w PKP Cargo, więc wiem, no nieraz było tak, że pociąg żeby pojechać do Gdyni, on musi czekać kilka dni na slot, bo nie ma slotów, tak? I to jest po prostu naturalny proces, no nie da się inaczej, no. Ale jeszcze jest cena za dostęp do torów i tak. Polskie ładunki jeżdżą torami, gdzie dopuszczalne prędkości ze względu na stan torowisk bywają nawet 20 km na godzinę i przejazd Dolny Śląsk, Szczecin zajmuje 2 lub 3 dni, bo jeszcze właśnie dostęp do toru na danym odcinku i tak dalej, tak. Z tym jest masakra. Tak, a jeszcze dodajmy do tego w ogóle transport samochodowy, gdzie transport samochodowy to jest jeden kontener,
jeden kierowca do tego jest potrzebny, a kierowców tam brakuje, prawda? I będzie ich coraz bardziej brakowało z czasem, bo im bardziej się rozwija u nas ten handel, a się rozwija i produkcja, bo się rozwija, tym więcej tych kontenerów jest tego, a no, nie rodzą się ci kierowcy, prawda? Więc, ja dorzuciłem tak. Dorzucę jeszcze jedną rzecz dla tych, którzy myślą, że bardzo powierzchownie poznałem tematy TSL. Otóż konsultowałem między innymi możliwość współpracy z pewną niemiecką firmą, której nazwy nie podam, ale ona właśnie mocno weszła w temat tiry na tory. I oni opracowali kompleksowy system, specjalistyczne wagony, modułowe, można, tam było minimum chyba 6, żeby miało sens na danej bocznicy, żeby to zrobić i w odpowiedni sposób. Tir najeżdżał na przygotowany, że tak powiem, zestaw koszowy, zostawiał tam naczepę, ciągnik odjeżdżał, wrzucało to na wagon i można było segmentami przepychać, załadować, pełny skład i jechać. Kto był głównym zlecającym i klientem? Otóż Volkswagen. A dlaczego? Pokazali mi film obrazujący, jak wygląda sytuacja drogowa dookoła fabryki Volkswagena w Wolfsburgu. Dramat. Cztero, sześcio jezdniowe drogi zapchane o każdej porze dnia i nocy, bo cały czas ładunki w ramach just in time, żeby nie mieć kosztów magazynowania, produkcja, wyjazd, natomiast bocznica chyba 8 czy 12 torowa aż tak obłożona nie była. Więc skoro na Dolnym Śląsku są fabryki Volkswagena, które dowożą do Wolfsburga, to chętny wtedy był Volkswagen, żeby wydać pieniądze, żeby gdzieś na Dolnym Śląsku powstał tego typu intermodalny port, który mógłby to wszystko robić i wozić do nich to wszystko z ominięciem korków drogowych. No, dokładnie. Nie doszło wtedy do dogadania się, aczkolwiek temat wcale nie jest martwy. Co więcej, ja sam robiłem dla kogoś analizę, którą wrzuciłem u siebie na Twitterze, gdzie taki port intermodalny na Dolnym Śląsku miałby dużą rację bytu i to jest łączący wszystkie trzy elementy, bo tam była dawniej duża infrastruktura portu śródlądowego, jest linia kolejowa, bardzo blisko autostrada A4, jeżeli Intel powstanie, też będzie blisko i tak. Tego typu port intermodalny, wodny, drogowy i kolejowy na Dolnym Śląsku byłby, no jak znalazł i poczyniłem stosowne analizy w tym zakresie, i taki koncept ciągle gdzieś tam jest, żeby takie coś na Dolnym Śląsku zrobić. I to ma sens, bo tak. Nie trzeba zbyt dużo robić, skoro zelektryfikowana linia kolejowa o dużej przepustowości jest. Niedaleko są też bazy paliwowe, słynna baza w Kawicach, gdzie się przechowuje bardzo duże ilości paliw, to wszystko. Da się to wszystko pogodzić. Tak, ale weźmy jeszcze fakt pod uwagę, że Śląsk jest potęgą produkcji baterii, a baterie są niewiarygodnie ciężkie, w dużych wolumenach produkowane będą, coraz większych wolumenach i również właśnie ten transport rzeczny jest idealny do tego, żeby to sprawić do tych portów, bo to tymi portami tak będzie wypływać, prawda, gdzieś dalej w świat. Więc to jest wszystko bardzo ważne, ale tutaj bardzo fajny temat zahaczyłeś właśnie, jeśli chodzi o ten port intermodalny. Ja mam takie dwa komentarze. Pierwszy komentarz: no jednym z największych w ogóle portów intermodalnych takich w Europie, no to jest Duisburg, który jest portem drogowo-kolejowo-rzecznym, tak? To jest przepotężny port na Renie, tak? Tego samego. Więc to, dokładnie. I tak się składa, że ten port jest jednocześnie portem końcowym nowego jedwabnego szlaku. I to jest w ogóle troszeczkę taka historia, powiem prywatną historię tym razem. Skąd się wzięło moje zainteresowanie CPK takie szczególnie? Oprócz tego, że się prywatnie zawsze tym konceptem interesowałem, ja go znam od 15 lat, ale szczególnie tak mocniej w pewnym momencie. Oto pracując w PKP Cargo, ja bardzo dużo myślałem nad tym, co by można było zrobić, żeby ten Duisburg nie był punktem końcowym nowego jedwabnego szlaku, żeby on był w Polsce, bo tym bardziej, że słyszałem od samych twórców tego nowego jedwabnego szlaku, czyli od Chińczyków, od biznesu chińskiego, od polityków również, bo tacy się również do nas zwracali, na ambasador Chin i tak dalej, rozmawiałem z nim kilkukrotnie. Oni na swoich mapach koncepcyjnych, bo Chińczycy dobrze planują różne rzeczy, oni na swoich mapach koncepcyjnych główny punkt końcowy nowego jedwabnego szlaku mieli ulokowany w Polsce między Warszawą a Łodzią. Dlaczego? Dlatego, że jest to absolutnie idealne miejsce do tego, żeby taki punkt był, z którego by podciągi jadące z Chin rozdzielały się na zachód, południe i północ i nadawane z Europy łączyły się tutaj i były kolekcjonowane w pojedynczy pociąg, który dalej na wschód zmierza, bo jest to
Polska jest pierwszym punktem w Unii Europejskiej z punktu widzenia transportu z Chin, a między Warszawą a Łodzią przecinają się właśnie te wszystkie najważniejsze szlaki handlowe, żeby to można było podzielić i kolejowe. No i wtedy Stryków jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych, można powiedzieć, tak, miejsc w Polsce, bo tam ta cała logistyka jest w przepotężnej ilości. Dokładnie. No i dlaczego to jest w Duisburgu, aż w zachodnich Niemczech, a nie w środkowej Polsce między Warszawą a Łodzią? Z prostego powodu, po prostu w Polsce nie ma tego typu infrastruktury i to jedzie aż do zachodnich Niemiec i tam jest często rozładowywane i tam te towary często jeszcze wracają stamtąd do Polski, co jest logistycznie właśnie, absolutnie nie ma żadnego sensu, ale na tym zarabiają Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oni mają tą infrastrukturę i z tego wzięła się taka koncepcja, co by zrobić, żeby taką infrastrukturę zrobić. Na czym polega problem? Na koszcie inwestycji oczywiście. Bo to potencjalnie byłby absolutnie jeden z największych takich portów intermodalnych w Europie. I ja wtedy zacząłem koncypować, że skoro już CPK wykupuje te 6 tysięcy hektarów, to może nam odstąpią ze 400 hektarów. Rozumiesz? Na taki tak, ten. Zaprezentowana była ta koncepcja i powiedzieli, no super pomysł, to możemy coś takiego zrobić, no bo ten terminal i tak powinien powstać, a skoro już mamy wykupowaną ziemię i tam będzie duży węzeł kolejowy, gdzie będą się wszystkie te szlaki północ-południe łączyły, to dodajmy do tego, tak? No a później się jeszcze doszło do tego taka logika, no w gruncie rzeczy to nawet nie jest taki zły pomysł, bo jeżeli mielibyśmy w środkowej Europie największy hub kolejowy, z którego wyjeżdżają pociągi zwykłe towarowe, jak i również i szybkie pasażerskie i tak dalej, jest możliwość uruchomienia pierwszego w środkowej Europie typu połączeń właśnie takich towarowych, my to nazywaliśmy wtedy operatorskich, że po prostu na przykład o godzinie 9 wyjeżdża pociąg do nie wiem, do Tallina i przejeżdża przez tam, nie wiem, przez Kowno, tak, przez Rygę, dojeżdża do Tallina i o godzinie 9 codziennie i on jest uruchamiany z tego CPK. I on zasadniczo służy temu, żeby rozwieźć te towary, które przyjechały do nas jedwabnym szlakiem i w ogóle po prostu po tym regionie Europy się jeżdżą, tak, po prostu, to jest taki punkt akumulujący, ale przy okazji skorzystam tu lotnisko, no bo kargo lotnicze można do tego pociągu dodać po prostu i ono sobie dojedzie w ciągu tam 10 czy 12 godzin do Tallina, tak, co to powoduje? Monopolizację całego ruchu towarowego w środkowej Europie, dlatego, że jeżeli jest codziennie szybkie połączenie z Tallina, z Rygi i z Kowna na CPK, to nie dość, że zwykły ruch towarowy, taki, który po prostu nie lotniczy, automatycznie tutaj przechodzi jako przez główny węzeł, to również lotniczy. Co to dalej powoduje? Że nasze linie lotnicze pod względem cargo i tak dalej znowu się napędzają, tak? Więc z tego powstał taki bardzo fajny samograj koncepcyjny, że gdyby to wszystko połączyć, bo to jest takie dosłownie miejsce, które się samo rysuje na mapie, to nawet nie jest, że my to sami wyrysowaliśmy, inni nam to powiedzieli. Ja w tamtym czasie bardzo dużo rozmawiałem na temat takiego portu kargowskiego. Kilkanaście lat przecież w tym miejscu mniej więcej. Tak, dokładnie, znaczy, pod względem lotniska to jest w ogóle w PRL-u, tak, jakby przypomnijmy tak. Też widzą, że jeśli chodzi o samo lotnisko, że to jest koncept, który od PRL-u istnieje, że w 2003 roku rząd SLD już w ogóle wykonał pierwsze przymiarki do tego, a w 2010 roku na zlecenie rządu Platformy Obywatelskiej za 11 milionów złotych została wykonana przepotężna analiza, w której zadano wszystkie możliwe pytania. Po pierwsze, czy potrzebujemy nowego lotniska? Jeżeli tak, to gdzie? Za ile? Czy się opłaca? I tak dalej, i tak dalej. Tam była jednoznaczna odpowiedź. Tak, potrzebujemy, że to powinien być właśnie w tym miejscu, mniej więcej tam w Baranowie, tak? Na węźle szybkiej kolei i jak najszybciej, dlatego że Okęcie zaraz będzie zapchane, będziemy na tym tracili, a jak zbudujemy, no to będą nam duże zyski i tam było obliczone wtedy, że te zyski były liczone dla gospodarki na około 6 miliardów złotych rocznie, tak? Dzisiaj byłoby to dużo więcej, bo wartość pieniądza się zmieniła, gospodarka też jest większa, więc byłoby dużo więcej odpowiednio, stąd EY policzył, że na przykład wpływy podatkowe dodatkowe do 60 roku to jest 200 miliardów złotych. To nam trochę z czasem rośnie, bo to po prostu większa gospodarka, tym większe są lewary. Ale tu mówimy o aspekcie pasażerskim, a ja tam jeszcze pracowałem nad tym towarowym i ten towarowy, bo to jest ważne, chciałem dodać, bo to jest takie, może być ciekawe, mamy taką szeroką dyskusję. Ja rozmawiałem w tamtym czasie, kiedy pracowałem, zajmowałem się strategią w tym temacie, pytałem bardzo wielu różnych ludzi, tak zwanych, to się mówi w konsultingu, jest taki termin grey hat advisor, znaczy taki siwowłosy doradca, facet, który przeżył 60 lat w branży, on wie wszystko. I z bardzo wielu takich ludzi poznałem, Niemców, Francuzów, Hiszpanów, z Chińczykami również rozmawiałem. I oni wszyscy mówili mi bardzo, bardzo wiele razy, dlaczego by sobie nie zrobiliście hubu między Warszawą a Łodzią? Tam kumulujecie największy ruch ze środkowej Europy. A w Polsce my się zastanawiamy nad hubem i mówimy, że jest nam niepotrzebny. To jak to jest, że Hiszpanie, Francuzi, Niemcy, Węgrzy, Chińczycy o tym wiedzą, że to jest najlepsze miejsce w środkowej Europie na hub i wprost mówili, jeżeli byście go tam zrobili, biorąc pod uwagę, że tam macie nowy jedwabny szlak na tej trasie,
że to jest środek ciężkości w ogóle populacji w tym miejscu pod względem ruchu pasażerskiego, że to jest miejsce, gdzie jest szlak na kraje bałtyckie, cały transport idzie na kraje bałtyckie przez Warszawę, tak? Że to jest miejsce, gdzie się przecinają szlaki, które idą do krajów portów bałtyckich, czyli z Trójmiasta na południe, tak? Czyli okolice Warszawy, czy one jadą przez Stryków, czy przez Warszawę, ale no, w tej okolicy się przecinają i dalej jadą na południe, tak? Czy trasy na Ukrainę, czy trasy na Rosję i tak dalej, to się wszystko w tym regionie przecina. Oni wszyscy wiedzieli, że to jest najlepsze miejsce, a my w Polsce marnujemy czas na, użyję tego słowa, na głupie, żeby nie powiedzieć debilne dyskusje, czy my na tym nie zmarnujemy pieniędzy. Jeżeli ja wiem, że Francuzi, Niemcy i Hiszpanie wiedzą, że to jest najlepsze miejsce w Europie, a nam ktoś cały czas mówi, że to się nie opłaca, to ja się zaczynam zastanawiać, w czyim interesie on mówi. Słuszne pytanie, ale teraz ja coś jeszcze dorzucę. Generalnie słuchając naszej rozmowy, można dojść do wniosku, że po pierwsze, lotnisko, port lotniczy jest pewnym dodatkiem do czegoś innego. I tak naprawdę intermodalna logistyka ulokowana w tym rejonie Polski może obsłużyć kraje ościenne Polski w bardzo dużym stopniu. Co prawda, Jedwabny szlak z powodu wojny i problemów na Białorusi jest w tej chwili mocno, nie, w tej chwili jest nieoperatywny. On dopiero może wrócić i na tą chwilę można go nie liczyć, ale i tak nie zmienia to faktu, że to miejsce na takie rzeczy jest genialnym miejscem. I teraz, patrząc na to wszystko, to ja bym powiedział, że wracając też do konsultingu, jest takie coś, value added, co? Wartość dodana. Generalnie rzecz biorąc, przy koniecznym i zaplanowanym, nawet ponad nami, rozwoju sieci szybkiej kolei i jej zdolności transportowych zarówno w obszarze pasażerskim, jak i towarowym, port lotniczy w tym miejscu nałożony na to jako kolejna warstwa jest sposobem na wygenerowanie wartości dodanej, która oprócz tego sama z siebie ma możliwość generowania dodatkowych zysków na specyficznym ruchu cargo lotniczym, który jest bardzo intratnym rynkiem, oraz na zaspokajaniu, udokumentowane mamy 4 miliony slotów niewykorzystanych, niemożliwych do wykorzystania ze względu na ograniczenia nawet tur lądowania i startów w nocy na Okęciu, więc mamy 20% nawis już, zdolności na pokrycie zapotrzebowania na obsługę ruchu pasażerskiego w lotnictwie. Podajemy fakty. Tak dla mnie jako gościa, który tyle lat pracował w konsultingu, to są oczywiste oczywistości. Jestem w stanie obudzony w środku nocy sprzedać to każdemu. Tak. Ale dajmy jeszcze takich troszeczkę obrazowych rzeczy. Pomiędzy Frankfurtem, Moskwą a Stambułem nie ma ani jednego hubu lotniczego. Jednocześnie obok siebie na mapie, jak spojrzymy, jest Frankfurt, jest Paryż, jest Londyn, jest Amsterdam. Huby te dzielą dosłownie jakieś bardzo małe odległości. Gdyby je narysować na mapie Polski, wszystkie się mieszczą w obrębie Polski. Są 4 huby. No. Więc, to jest argument. Nie? Prawda? A tutaj mamy cały region Europy Środkowej i często padają takie argumenty od ludzi, którzy właśnie nie rozumieją trochę, jak biznes działa, bo ogólnie biznes, niezależnie, że to jest logistyka, czy żaden inny, to jest rachunek prawdopodobieństwa. Znaczy, ja nie mam gwarancji, że ktoś coś ode mnie kupi, ale przez to, że wytwarzam dobrą ofertę, mam relatywnie wysokie prawdopodobieństwo. W związku z tym nierozumieniem często pada takie pytanie, a jaka jest gwarancja, że tam ktoś tam wybierze zamiast Warszawy CPK, zamiast Frankfurtu wybierze CPK. No, chodzi o to, że no nie ma żadnej gwarancji, ale jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, bo są naturalne przewagi. Dlatego, że właśnie tak jak mówiliśmy, na wielu trasach ta trasa będzie szybsza i krótsza, najprawdopodobniej również tańsza. No, jeżeli konsument i będzie, powiedzmy, w dobrym oknie czasowym, czyli wtedy, kiedy komuś pasuje tego dnia i o tej godzinie, więc każdy świadomy konsument sobie wybiera ofertę i stwierdza, no to jest dobra oferta. I biorąc pod uwagę, że cały ten rynek zakłada się, że w ciągu najbliższych około 35 lat urośnie około 3-krotnie, to będzie kilkaset milionów nowych pasażerów, czy tam powiedzmy nowych lotów, tak? I którędyś one, jakby, jakąś drogą one muszą być zrealizowane. No i pytanie, czy my naprawdę chcemy dobrowolnie z tego zrezygnować? Wydaje się, że to nie ma sensu. Tego typu wielki hub
wygeneruje takie zapotrzebowanie na tyle różnych usług towarzyszących, w tym na przykład okoliczni producenci żywności. Ja jestem pewien, że to, jaka tam będzie ilość posiłków wytwarzana, sprzedawana i tak dalej, spowoduje, że cała okolica rolnicza będzie żyła o wiele, wiele lepiej niż dotychczas, no bo będą najbliższymi dostawcami tego wszystkiego, tak? Pamiętam, że w Zurichu zawsze się śmialiśmy z kolegami, latając tamtędy przez Zurich, że no tak naprawdę tam jest tak sympatycznie, fajnie i czysto, że można w kapciach sobie tam chodzić. Naprawdę można spędzić całą dobę fajnie funkcjonując w tym kompleksie. I jeżeli takie coś żyje całą dobę w takim miejscu, gdzie no akurat to nie są jakieś szczególnie bogate, że tak powiem, okolice, to dla tych ludzi to jest też skok cywilizacyjny, jak naprawdę jak diabli. Dzięki temu, co mogą oni zaoferować dla klientów tego. Właśnie dla lokalnego biznesu, tutaj sami mieszkańcy, co niektórzy myślą, że tacy bardziej przedsiębiorcy, już możliwe, że liczą na przykład pieniądze z parkingów, które będą mieli, tak jak są wokół Modlina, tak? No bo różne rzeczy się tam rozwijają, prawda? Ale weźmy jeszcze taki jeden przykład, chciałbym go podać. Zwróć uwagę, że to, co ja mówiłem, że to connectivity jest tak bardzo ważne, że ono wpływa na gospodarkę. No i rzeczywiście tak jest, tak? No bo tak jak przytoczyłem ten przykład Wielkiej Brytanii, że tam 2-3% PKB to jest lotnictwo, dla Niemiec to jest ogromny, tak, jakby generator gospodarczy, no bo przecież Lufthansa, DHL, to wszystko, ten transport lotniczy, kargowski, pasażerski, to jest potężna rzecz. Ale dajmy przykład, że są państwa na świecie, które dokonały wielki skok i wśród tych państw na przykład jest Singapur, są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, i jednym z głównych elementów ich strategii wybicia się bardzo wysoko na świecie było jak najszybsze zainwestowanie w jak najlepszy hub lotniczy, bo on właśnie dawał to connectivity. I dzisiaj najbardziej widoczne jest to, co ten hub lotniczy daje, a inne państwa, które go nie zbudowały, a mają bardzo, bardzo podobne warunki, jakby jakaś różnica. Weźmy Zjednoczone Emiraty Arabskie, tam są dwa duże miasta, stolica de facto Abu Dhabi i miasto prowincjonalne Dubaj, które jest tak naprawdę stolicą biznesową Dubaj. Oba wyrosły na tym samym. Na pustyni, za przeproszeniem, u pastuchów, gdzie nie było nic, trochę oprócz pieniędzy z ropy. Abu Dhabi sobie jest dalej takim dosyć prowincjonalnym miastem, mimo że jest dosyć bogate, ale to Dubaj jest wielkim ośrodkiem, bo jest tam to lotnisko i ci ludzie tam latają, bo jest szybki dostęp. Singapur bardzo podobnie postawił na port morski i na lotnisko. I z tych dwóch rzeczy, z portu morskiego i z lotniska się rozwinął. Równie dobrze mogło Kuala Lumpur, które jest bardzo blisko, postawić na taki duży port lotniczy. Z jakiegoś powodu tego nie zrobili. Może dywagowali tak jak my dzisiaj. Tak i zostali, prawda, z tyłu. Ale wiedząc, na przykład mając to doświadczenia Dubaju teraz, Arabia Saudyjska stwierdziła, że oni są kilka razy większym krajem od Emiratów. No, nie są tak skonektowane ze światem. Tam nie ma takiego biznesu, ludzie tam latają, więc dlatego w Riyadzie obecnie powstaje potężny port lotniczy, hub lotniczy na tam chyba ponad 100 milionów pasażerów z przeogromnym modułem cargo. To lotnisko będzie w ogóle wielokrotnie większe od CPK, tak? 17 chyba czy 18 milionów mieszkańców, tak, pustynia, wiedzą, że to jest ważne. Kolejny przykład, jak to jest bardzo ważne, Turcja, gdzie Erdogan jest kontrowersyjny z punktu widzenia politycznego, ale trzeba mu przyznać jedno, pomimo przeogromnej inflacji, którą spowodował w kraju. To jest handel sztuku. On wie, w czym jest pieniądz. Tak, tak, mimo że ogromną inflację wywołało w kraju swoją dziwną polityką, niemniej jednak ten kraj bardzo szybko się rozwija gospodarczo pomimo tej inflacji. I jednym z takich głównych jego elementów tego planu rozwoju był przepotężny hub lotniczy w Stambule na 90 milionów pasażerów, który został zbudowany w 4 lata. Co też trochę wracamy do pytania, a ile ten CPK ma się budować? Bo teraz są takie informacje, że audyt ma być przeprowadzony, ale pan pełnomocnik już wie, że to będzie trwało 10 lat. No jeżeli mamy już praktycznie całą dokumentację skończoną, to jeżeli my chcemy hub wielkości mniej więcej 1/3 Stambułu budować ponad 2 razy dłużej niż teraz był Stambuł budowany, coś jest tu nie tak. Nie, to naprawdę można zbudować, to nie jest taki duży problem. A jeszcze dodam tylko, żeby było rozwiać wątpliwości. W Stambule w tym samym czasie dociągnięto linię metra do tego, więc to nie jest wymówką, że tam jest linia kolejowa też budowana na CPK. To nie jest wymówka. Ale generalnie unijny gorset przepisów naprawdę potrafi wiele rzeczy hamować, wydłużać. Te wszystkie decyzje, niedecyzje, procesy, procedury odwoławcze, nieodwoławcze, to jest, jak dla mnie, to jest w dużej mierze niestety trwający, liczący nie mniej niż 6 lat
cykl inwestycyjny, znany już nawet za oceanem w tym zakresie, będący mocnym hamulcem rozwoju gospodarczego dla Europy. Nadmiar biurokracji w pewnych kwestiach. Wszystko ma swoje plusy i minusy, oczywiście, ale w szybszym tempie niż 6 lat nie da się tego zrobić ze względu na procedury, ale to uwzględnia już oczywiście proces też projektowy. A efektywny czas budowy w 4 lata naprawdę da się to zrobić przy zdolności zaangażowania polskich firm budowlanych w cały ten proces w odpowiednim stopniu. Ale właśnie, dotarliśmy w ten sposób do ważnego pytania, które muszę zadać, a zostałem tym zaatakowany przez ludzi mocno osadzonych w biznesie i w dziennikarstwie. Panie Maćku, my mamy informację, że istnieje spory spisek największych wykonawców budowlanych w Polsce, którzy mając poważne kłopoty w perspektywie tego, co się dzieje w Europie, stagnacja, kryzys, podcięcie niemieckiej gospodarki, która zanotowała oficjalnie 0,3% na minusie w swoim rozwoju, realnie podobno więcej, dotyka ten problem też innych miejsc w Europie, tych na zachodzie, to oni upatrują w Polsce świetny biznes. Jeżeli cała wartość projektu CPK to jest 155 miliardów, to dla nich to jest ładnych parę lat pracy za zysk, którego nawet te korporacje zachodnie się nie powstydzą i nie odmówią go sobie. Czy aby przypadkiem, więc nie są mocno przeskalowane ceny tego wszystkiego i czy aby przypadkiem nie jest ten cały PR-owy atak na koncept wyciszenia CPK albo odsunięcia go w czasie, spowodowany działaniem tychże firm. Takie pytanie mogłoby paść do ciebie, mogłoby paść też do mnie, bo mówię, że popieram i racjonalnie to wszystko uważam, że to się może zdarzyć, a bądźmy szczerzy, procedury również unijne preferują wielkich tej branży budowlanej w braniu na siebie tego typu wyzwań na klatę, i to one głównie zarobią, chociaż wykonywać będą to lokalni polscy podwykonawcy. I nawet jest mowa o spisku. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Po pierwsze, w ogóle o tym nie słyszałem, więc jeżeli nie słyszałem, no to w gruncie rzeczy de facto nie powinienem komentować, bo nie mam żadnej wiedzy na ten temat, ale chciałbym trochę to rozbić na logikę. Nie wiem, skąd jest informacja, że może być spisek, bo na dzisiaj nie ma żadnych przetargów budowlanych uruchomionych, więc nie znamy nawet jeszcze ceny. Nie wiemy, czy... Jeszcze nie ma, tak? To jest pierwsza, ale jakby nie wiemy o tym, tak? To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, to jest trochę doświadczenie w ogóle, jak się obserwuje cykle infrastrukturalne w Polsce i w Europie. Zawsze jak jest kryzys, to ceny realizacji projektów infrastrukturalnych bardzo mocno spadają, bo po prostu firmy nie mają nic do roboty i jest bardzo dużo oferentów. I ten spisek jest bardzo ciężko zawiązać, dlatego że tych oferentów jest tak bardzo dużo, że pokusa wyłamania się ze spisku jest tak wielka, że ktoś stwierdzi, że nawet ze spisku, zakładając, że on jest, załóżmy, że on jest, nie sądzę, żeby był, ale załóżmy, że on jest, to pokusa przy tak wielu graczach jest tak wielka, że jeden stwierdzi, a ja dam 5% niższą cenę, czy 10% niższą cenę i zostaniecie z niczym, a ja dostanę wszystko. To jest teoria gier. I po prostu im więcej graczy, tym bardziej się opłaca jednak tego. I to jest bardzo widoczne. U nas to było widoczne przy budowach dróg i różnych innych elementach. Dzisiaj mamy kryzys, tych wykonawców w Europie jest bardzo dużo i nie oszukujmy się, do tego projektu będą stawały konsorcja z całej Europy, bo nie mają nic do roboty, bo jest kryzys, ale mają też doświadczenia. Nie? I mają doświadczenia, bo teraz znowu taki argument za CPK-iem. No bo my mówimy, po co nam to lotnisko, czy u nas to lotnisko będzie się rozwijać. Frankfurt się rozbudowuje za ogromne pieniądze, nie pamiętam ile tam już, ale tam ileś tam miliardów euro. Heathrow londyńskie ma bardzo duże problemy, bo ono już jest zabudowane dookoła, od wielu lat próbują się rozbudować, tak? Jakieś tam czynią ku temu wysiłki, żeby się rozbudować. Znowu właśnie ten Stambuł, który został zbudowany na aż 90 milionów pasażerów. Więc ogólnie... Nie tylko w Polsce, ale w ogóle światowe firmy, które mają doświadczenie w tego typu projektach, są. I one na pewno będą aplikować i szczerze mówiąc, ja myślę, że tam nie będą brały jeńców, tak? To znaczy oni stwierdzą, że po prostu warto o to zawalczyć. Też nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego spisku, że jeżeli mielibyśmy jednego głównego wykonawcę, a trzech walczy, no to jest jeden główny wykonawca, no muszą ze sobą walczyć, nie? Więc zobaczymy. Na ten moment, zresztą poza tym od tego mamy służby też odpowiednie, żeby to oceniały. No mamy służby, ale to akurat faktem jest, że
koszt wybudowania kilometra autostrady w Polsce przewyższył koszt wybudowania kilometra autostrady w Niemczech w pewnym momencie, więc coś na rzeczy, można powiedzieć, no są podstawy do tej nieufności. Tak. Natomiast jest dużo elementów, które musimy brać pod uwagę też, nie? Bo są troszeczkę mimo wszystko inne standardy. Kilometr autostrady, kilometrowi autostrady nierówny, nie? Więc. No tak, ale to są u nas, argumenty. Ja pamiętam dokładnie, jak budowaliśmy autostradę Euro 2012 i był taki ogłoszony wielki sukces. Ścięliśmy efektywnością naszego rządu, ścięliśmy koszt budowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Tak, i tam była ileś kwota. A później się okazało, że tak naprawdę zmniejszono liczbę pasów z 3 do 2. Nie, więc no to czasami jest nierówne, no. No dobrze, w międzyczasie pojawiały się różne rzeczy. Ryanair w Modlinie, to wiadomo, pięknie sobie uwiązał władzę Modlina, może tak chyba powiedzieć, tego portu lotniczego, na swoje potrzeby. Niezłe dofinansowanie dostał, od którego nawet nie zapłacił podatku. Ciekawa forma pomocy publicznej. Nasz LOT musiałby się rozbudować jako linie lotnicze. Z jednej strony po to, żeby dobrze wykorzystać potencjał takiego hubu, z drugiej strony po to, by wzmocnić swoją pozycję, żeby inni go z tego rynku no, nie przetrzepali, bo ta globalizacja w tym zakresie postępuje. No i jeszcze jedna rzecz. Autorytet kreowany przez wiele lat, i ja nie podważam absolutnie, że takową osobą nie jest, pan Adrian Furgalski, który miał wielokrotnie dosyć kontrowersyjne opinie na temat pewnych rozwiązań w polskiej logistyce i transporcie. Dużo mówił w tematach kolejowych, drogowych. No tutaj na CPK starał się nie zostawić suchej nitki, a nawet w ostatnim czasie musiał przeprosić za swoją sugestię, jakoby generał Hodges coś dostał za to, że powiedział, że CPK z punktu widzenia czysto militarnego i zdolności wsparcia państw polskiego systemu obrony jest istotny. I tu trzeba powiedzieć zaskoczenie, ale honorowo się pan Adrian Furgalski zachował i stosowne przeprosiny w tym zakresie zostały przez niego zamieszczone, więc tutaj szapoba za zachowanie. Natomiast no, tego typu człowiek, który miał praktycznie monopol na wypowiedzi o polskiej branży drogowo-kolejowej, no w tym momencie musiał wykonać krok wstecz. Kurczę, ciężko, nie lubię mówić o innych ludziach, tak co do zasady. Trochę pan Adrian trochę pracuje na swoją markę. Ja pamiętam, jak w 2012 roku są artykuły w internecie, można znaleźć, Onet pisał, niemalże cytuję tak z głowy, tak? Furgalski, Adrian Furgalski, dwukropek, LOT powinien zbankrutować, tak? Jak się później tak, okazało... Tak, to intensywnie. Tak, jak się później okazało, LOT okazał się linią, która rosła dużo szybciej od polskiego rynku lotniczego, osiągnęła ogromny sukces, urosła od tamtego czasu ponad dwukrotnie. Jest dzisiaj średniej wielkości linią lotniczą i największą linią lotniczą w środkowej Europie. Radzi sobie fantastycznie, a w tym roku będzie miała około 1 miliarda zysku. Tak, więc ja osobiście co do ekspertyz pana Adriana nie ufam. Ale to ja nie chcę nic sugerować, każdy pracuje na swoje imię tutaj. Sugerują, że może się mylić również w tej sprawie. Znaczy moim zdaniem się po prostu myli, no i tyle. Jeżeli wczoraj był materiał opublikowany też, w którym się wypowiadałem w Panoramie TVP, gdzie pan Adrian zaczął rzucić na mnie, no nie wiemy, to CPK, nie więcej, żeby nie było, że przedrzeźniam i obrażam, ale tam było, że no 150, 300, może nawet 600 niektórzy mówią. Znaczy jakby nie musimy mówić, co niektórzy mówią. My mamy liczby na to, mamy budżety. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy. 155 miliardów do 2030 roku wszystko kosztuje, a budżet państwa kosztuje 66 miliardów. W tym jest lotnisko, infrastruktura okołolotniskowa, trasa szybkiej kolei z Warszawy do Łodzi, tabor oraz przygotowanie inwestycji między Łodzią a Wrocławiem. I wszystko się w tej kwocie zawiera. My te informacje mamy. Nie musimy budzić niepewności wśród widzów i sugerować, że no nie wiemy, może nawet 600, ale czy lotnisko z koleją. Znaczy, jeżeli jesteśmy ekspertami, to jakby musimy mieć pewnego rodzaju uczciwość taką profesjonalną w sobie i po prostu odwoływać się do faktów. To są fakty. Innym pytaniem jest, to co tutaj zaznaczam, że to jest bardzo, bardzo trafne pytanie, czy te ceny będą utrzymane w czasie, czy one nie będą wyższe, czy rzeczywiście tam
czy nie dogadają się i nie rzucą cen zaporowych wykonawcy, żeby schodzić z góry. Może, nie wiemy. Z drugiej strony wiemy, że jest kryzys nieruchomościowy w całej Europie już praktycznie, tak? Ceny materiałów budowlanych obecnie spadają, tak? Inwestycje spadają, firmy będą chciały zarobić. Nie wiemy tego, co się wydarzy. Ogólnie co do zasady, profesjonaliści opierają się na faktach, te, które mamy, a nie na dywagacjach. No i fakty są takie, jakie są. Podobnie wypowiada się negatywnie o tym, że niepotrzebne jest CPK. Fakty są takie, że wszystkie analizy dotyczące ruchu lotniczego w Polsce mówią, że ten ruch wzrośnie niemal około 3 razy do 2060 roku. Dla CPK to będzie około 60 milionów pasażerów. Pytanie, którymi portami mają ci pasażerowie latać? Okęciem nie mogą, nie może się rozbudować. Nawet gdyby się rozbudowało, to 5 milionów pasażerów, 7 może, z ogromnymi kosztami i tak dalej. Zakładam. Ale nie będą chcieli, tak? A co Modlinem będą latali, gdzie przez Modlin nie chce nikt latać, a może Radomiem? A może stworzymy taki dziwny trójport i zrezygnujemy z hubu lotniczego i de facto stwierdzimy, że my chcemy zasilać inne huby lotnicze, co już mówiliśmy, że to oznacza de facto eksport naszych pieniędzy za granicę i spozycjonowanie się w świecie lotniczym jako prowincja na wiele lat, tak? No i nie znam tej logiki, tak? Więc tutaj generalnie trochę musi pan Adrian sam na siebie to wszystko brać. Tak, ale generalnie doszliśmy do punktu takiego, że ponownie ma sens w wymiarze państwowym wchodzenie w duże projekty infrastrukturalne po to, by albo obronić swoją pozycję cywilizacyjną, albo wyjść do przodu poprzez ucieczkę do przodu. Dokładnie. I zwiększenie możliwości, jakie cywilizacja współczesna z jednej strony daje, ale z drugiej wymaga. Dokładnie. Kiedyś zrobiono tą Gdynię bez tego, temat spławiania zboża Wisłą do Gdańska, gdzie Gdańsk nie był przez dużą część historii pod polską kontrolą i bolało to wszystkich, którzy sprzedawali to zboże, że przez to płacą więcej, ale i tak musieli to robić, jest znany od setek lat. I nawet ta przecież ukraińska ziemia, która rodziła tak dużo tego zboża, wszyscy starali się dostarczyć tam, gdzie będą mogli to wrzucić na tratwy, żeby spłynęło do Gdańska. Dalej, koleje budowane intensywnie w różnych zaborach, w różnym czasie i cały czas ten podział postzaborczy, można zobaczyć w tym, jak wyglądają siatki naszych działających obecnie również połączeń kolejowych i trzeba to mocno usprawnić, odbudować, zmodernizować, żeby były większe możliwości przepustowości, prędkości i tak dalej. Z tym się wiąże oczywiście dobrze rozumiana w tym wypadku ekologia, bo odkorkują się drogi, będzie mniej zanieczyszczeń w powietrzu i tak dalej. Ci, którzy dokładają do kosztów CPK wiele pieniędzy, to mówią oczywiście o zapotrzebowaniu na energię, które trzeba będzie pokryć i to są te kolejne elektrownie i tak dalej, które trzeba zrobić. Ale my i tak je potrzebujemy zrobić, bo jest tyle teraz dla naszej codziennej wygody urządzeń elektrycznych, że tej mocy zaczyna coraz bardziej brakować i samochody elektryczne, tą energię importować, więc musimy zrobić tak, żebyśmy jej produkowali więcej w racjonalniejszy sposób. Najbardziej racjonalny i stabilny wydaje się być jednak właśnie atom, ponieważ jest niezależny od pogody, a rozproszony mniejszy w postaci SMR-ów, który również będzie uwolniony od dużych zbiorników wodnych, które są niezbędne do chłodzenia i do używania wody w cyklu, prawda, produkcji energii, w cyklu chłodzenia. Jest tych wyzwań sporo, ale nie przesadzajmy, dokładając do tego CPK rzeczy, które i tak muszą powstać, chociażby elektrownie, a ktoś dorzucając to do CPK, no bo będzie większe zapotrzebowanie na energię w trakcji elektrycznej, żebyśmy tego nie robili. No, to jest zbędne łączenie celowe i wybiórcze w negatywnym celu takich właśnie elementów. Dokładnie, tutaj jeszcze dodam jedną rzecz. Niedawno gdzieś widziałem taki wykres PKB per capita połączony ze zużyciem energii per capita. Nie ma czegoś takiego jak bogata gospodarka zużywająca mało energii. Im wyższe PKB per capita, tym wyższe zużycie energii. Do nas, od nas tylko zależy, skąd będzie ta energia. Czy ona będzie z wiatraków, z atomu, z węgla, czy ze słońca, czy tam z biomasy. Tak, to jest kwestia wtórna. Ale jeżeli gospodarka ma rosnąć, to musi być więcej energii zużywane do produkcji, do transportu, do wszystkiego. To po prostu się inaczej nie da, tak po prostu jest. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz taką też strategiczną poruszyć, dotyczącą, bo ona może być też ciekawa dla widzów.
I tutaj poruszę przykład Hiszpanii. Hiszpania ma dwa takie duże lotniska, to jest Barcelona i Madryt. I bardzo lubię przykład w Madrycie lotniska Barajas. To jest fantastyczne lotnisko i moim zdaniem to jest doskonały przykład tego właśnie, czym może być CPK i powinno być CPK. Otóż Madryt podjął decyzję wiele lat temu, że zbuduje jedno duże lotnisko i nie będzie żadnych podziałów na kilka różnych lotnisk, tylko robimy jeden duży hub. Tam mają cztery pasy startowe, obecnie jest kilka terminali, teraz dobudowują kolejny terminal, bo już się obecne zapchały. Natomiast co to daje? Przez to, że cały ruch jest złączony w jednym lotnisku, tam są wszystkie możliwe synergie i z tego powstał całkiem dobry hub. Tylko zwróćmy uwagę, Hiszpania jest państwem peryferyjnym, a my jesteśmy w środku Europy. My jesteśmy w środku Europy. Też przytoczę taką jeszcze jedną rzecz. Jakby to chyba będzie taki najlepszy przykład tego, dlaczego ja osobiście zafascynowałem się logistyką, zwłaszcza polską, bo ja uważam, że dla Polski logistyka każdego rodzaju, drogowa, kolejowa, morska i lotnicza, jest naszą ropą naftową, właśnie wynikającą z tego, że jesteśmy w środku Europy na przecięciu wszystkich najważniejszych szlaków, zwłaszcza między Europą a Azją. To najlepsze logistyko Europy w logistykę Europy. Dokładnie, ale to jest naprawdę dla nas ropa naftowa. I najlepszy przykład tego jest taki, że około 1/3 całej pracy przewozowej samochodów ciężarowych w Unii Europejskiej generują polskie firmy. 1/3. Drudzy są Hiszpanie, około 10%. A daleko za nami są tam Francuzi, Włosi, Niemcy i tak dalej. Oczywiście spory element tego ma niższe koszty, powiedzmy, siły roboczej w Polsce, po prostu kierowcy są tańsi i tak dalej. To ma pewnego rodzaju przewagę konkurencyjną. Niemniej jednak nie jest przypadkiem, że jak się jedzie autostradą A2, to jest tir za tirem. Nie jest przypadkiem, że jak się jedzie autostradą A4 czy A1, to jest tir za tirem, a wystarczy wyjechać troszeczkę na południe, na Węgry i te autostrady są puste. Tak, tam samochody osobowe jeżdżą, nie ma tylu tirów. U nas jest zaplecze produkcyjne, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, my jesteśmy punktem dostępowym dla całej Europy Środkowej do morza. Przez nas przechodzą wszystkie najważniejsze szlaki lądowe, towarowe w środkowej Europie, czyli tak jak mówimy, wschód, zachód, północ, południe, na Rosję, na Ukrainę, tak, nowe wodne szlaki, na południe i tak dalej. To wszystko tutaj się dzieje, to jest środek kontynentu i z punktu widzenia lotniczego ten środek jest jak najbardziej również, a może nawet bardziej niż w innych miejscach, tak. Więc rezygnowanie z tego, no po prostu z mojej perspektywy, jak ja, wydaje mi się, że to rozumiem, dla mnie to jest po prostu zwykła głupota, tak? I jeszcze wróćmy tych kosztów. Powiedzieliśmy, samo lotnisko SPV-ka to jest 6 miliardów złotych z infrastrukturą okołolotniskową, powiedzmy 15, niech będzie nawet, że 20. Ale wskazaliśmy, jakie są potężne zyski na tym. Sam EY policzył, że tylko z powodu cargo zarobimy na tym 200 miliardów złotych. Czyli samo cargo 10-krotnie nam spłaci wkład w lotnisko. No nad czym my się zastanawiamy, tak? Nie mówiąc o innych podatkach. Będzie ona musiała spłacać to wszystko, zarówno kredyty, tego wszystkiego, jak i też będzie płaciła podatki do Skarbu Państwa. Oczywiście, SPV-ka będzie płaciła dywidendę i nawet pomijając te podatki, to sama ta SPV-ka spłaci te wszystkie wydatki, więc możemy powiedzieć, że to jest inwestycja, która nie będzie kosztem utopionym, tylko ona się spłaci, później jeszcze będzie nam przynosiła zyski, oprócz tego będą podatki z cargo, oprócz tego będą podatki z większego lotu, będą podatki w ogóle z całej tej działalności biznesowej, która wyjdzie, będą tysiące miejsc pracy utworzone, będzie wytworzone miliardy PKB, a my się zastanawiamy, czy to jest tego warte. Będąc w środku Europy, lotnisko w środku Polski, na przecięciu wszystkich szlaków i szybkiej kolei. I tym optymistycznym akcentem, po dyskusji dwóch osób, które miały różne argumenty, były też takie diaboliczne wrzucone w międzyczasie, żeby było jasne, zgadzamy się na koniec co do tego, że nieskorzystanie z szansy, jaką jest stworzenie czegoś takiego w tej części Polski i w tej części Europy, będzie się mścić. Będzie się mścić i w bliskiej, i w dalekiej przyszłości. Cywilizacyjne wyzwania, jakie przed nami stoją, pozwalają na to, żebyśmy w chwili obecnej podjęli właściwe decyzje. Dla mnie decyzją właściwą jest zrobienie CPK, chociaż pamiętam, że jak wrzuciłem materiał z Marcinem Samselem i niektóre uwagi, miałeś do mnie pewne... Miałeś żal, że taki materiał się nie pojawił, ale on się powinien pojawić, bo nie można słuchać tylko jednej strony. Ale dzięki temu nasza dzisiejsza rozmowa była też bogatsza. Więc... Jestem cały czas zwolennikiem CPK, uważam to za bardzo racjonalny
projekt. Cywilizacyjnie może on nas przesunąć na osi pozytywów, negatywów w tą dobrą stronę. Może dać impuls polskiej gospodarce na wielu poziomach. Od strategicznego, schodząc na ten najniższy, taktyczny, najbliższych, prawda, dostawców produktów potrzebnych do tego lotniska. I może być generatorem szybkich przychodów, podobnie jak to się stało z polskimi rozbudowanymi portami. Przypomnę, 41 miliardów przychodów z opłat, z ceł, akcyzy i tak dalej pojawiło się od polskich portów w roku 2022, a cały projekt inwestycji państwa w rozbudowę tego wszystkiego, łącznie z państwem, miało być 41 miliardów w ciągu 10 lat. Przychody równe zakładanym nakładom pojawiły się w ciągu 12 miesięcy. Więc możliwości jest bardzo dużo. I to jest, uważam, na chłodno, racjonalnie przeprowadzona dyskusja w tym zakresie. Jeżeli ktoś chciałby coś powiedzieć, nawet w drugą stronę, jestem otwarty na rozmowę, nie ma problemu, w razie czego można zrobić to w szerszym składzie i wtedy półtorej godzinki strzeli nam jak z bicza trzasnął. Jak będziemy rozmawiać też z kimś, to ma całkowicie do tego inne podejście. Jestem otwarty, ty również, mam nadzieję, Andrzeju, jesteś otwarty na takie koncepty dyskusyjne, nie ma z tym żadnego problemu. Mam też nadzieję, że chociaż po tym, co myśmy dzisiaj przegadali, ja nie wiem, czy Maciej Wilk jest jeszcze w stanie coś dorzucić do tego. Maciej ma niesamowitą wiedzę, więc naprawdę polecam Macieja. Dobrze. Mam nadzieję, że obejrzy to. Mam nadzieję, że to obejrzy i oceni, czy warto przyjść do mnie na takie, no nie nazwę tego grillowaniem, ale na dyskusję. I mam nadzieję, że moje uwagi też były dla ciebie jako osoby głęboko w to zaangażowanej, były pozytywne. Jak najbardziej. I została wisienka na torcie. Pamiętajmy. Jedną rzecz na pewno CPK skopało dokumentnie, czyli politykę informacyjną na temat całego projektu w czasie, za jaki poprzednie władze tej spółki odpowiadały. Więcej prawdy, więcej obiektywnej dyskusji, więcej informacji rzeczowych, które przemawiają do ludzi, trafia od października ubiegłego roku do szeroko rozumianego społeczeństwa, opinii publicznej, i to nie od tych, którym za tą politykę kiedyś płacono, tylko od ludzi, którzy zajmują się tym całkowicie wolontariacko. Takich jak ty, takich jak Maciej Wilk, takich jak Paweł Zariczny, takich jak, nie ukrywam powiedzieć, ja, Mateusz Grzeszczuk z Podróży bez Paszportu też. Pojawiły się osoby związane z całym konceptem w różnych miejscach, na różnych kanałach, i na tych kanałach internetowych dostęp do informacji jest o wiele lepszy niż czteroosobowa dyskusja w 30 minut w studiu telewizyjnym, gdzie nie można z siebie tak naprawdę więcej niż 3 minuty w dwóch podejściach wycisnąć i nie ma tej dyskusji. Tu, w internecie, te dyskusje są dostępne. Możecie je znaleźć o każdej porze dnia i nocy, będziecie mogli się do nich odnieść, możecie to skomentować, i tu jest interakcja i jest więcej rzetelnych informacji. I pamiętajmy, gdyby ułamek pieniędzy, które przejedli marketingowcy tego projektu, poszło w odpowiedni sposób do wykorzystania, też by teraz tylu rozmów tego typu nie musiało być. I jeszcze jedna rzecz. Nam za to nikt nie płaci. Robimy to, bo jesteśmy ku temu przekonani, po prostu przekonani, że to ma sens, ma rację bytu. Ocenić każdy musi to po swojemu, zwłaszcza że jeżeli ktoś ma odpowiednią wiedzę i umiejętności, to może to zrobić samodzielnie w dobry sposób. My dajemy wam pewien ogląd sytuacji, mam nadzieję, że właściwy. I swoją drogą, to nawet tak myślę, że ktoś powinien rozliczyć tych marketingowców CPK za to, jak mocno przejedli pieniądze, jak mocno je zmarnowali i jak mocno nie osiągnęli niczego. Ale to są chyba twoje słowa i może ty je na koniec powiedz. Jak powinna przy takich strategicznych projektach wyglądać komunikacja marketingowa do biznesu i społeczeństwa? Tak, to i całkowicie się zgadzam z tymi wszystkimi punktami. Ja jeszcze tylko dodam, może cofnę się jeden krok do tyłu jeszcze do poprzedniego tematu. Nie dość, że robimy to za darmo, to przynajmniej to powiem szczerze, żeby Państwo to wiedzieli, to też jest bardzo duże ryzyko. U nas dyskusja na ten temat nie jest merytoryczna, jest polityczna. I jeżeli ktoś się wypowiada na taki temat, będąc za albo będąc przeciw, od razu jest mu przypinana łatka. A w momencie, kiedy jest mu łatka polityczna przypinana, to się zaczyna robić bardzo niebezpiecznie. Więc
To nie dość, że to jest za darmo, to jest jeszcze dosyć dużym ryzykiem i to mówię całkowicie odpowiedzialnie. Natomiast wracając do tematu komunikacji, od wielu lat uważam, że komunikacja jest tam źle prowadzona, chociaż w pewnym sensie, zaraz wytłumaczę to trochę szerzej, w pewnym sensie jeden element, który uważam, że ona się powinna składać z dwóch elementów, jeden element był zrobiony za bardzo, a drugi nie był zrobiony. Otóż jeden element, i on powinien być fundamentem. Ja oprócz tego, że zajmowałem się strategią, zajmowałem się również relacjami inwestorskimi w spółce giełdowej właśnie w PKP Cargo. Na czym to polega? Jest to przekazywanie obiektywnych, twardych informacji na temat projektu spółki, tak żeby inwestorzy w relacjach inwestorskich, tak na temat spółki, tak żeby inwestorzy mogli podejmować racjonalne decyzje na bazie pełnych dostępnych informacji. Jest to bardzo jasno określona polityka informacyjna. I takie informacje się przekazuje raz na kwartał, tak, to są sprawozdania. I jeżeli mamy tego typu inwestycje, w której jest bardzo duże zainteresowanie, tego typu profesjonalna informacja po prostu powinna być prowadzona. Może nie raz na kwartał, ale raz na pół roku. Nie powinno stanowić żadnej wątpliwości, co jest robione, w jakim harmonogramie, za ile, przez ile osób, po co są te osoby. Wystarczyło raz na pół roku udzielić informacji. A słuchajcie, nasza spółka ma taką strukturę. Jest zatrudnionych tam 500 czy 600 ludzi. Ci ludzie są podzieleni w takie silosy. Zajmują się na przykład 200 osób czy 400 osób zajmuje się koleją, 100 osób zajmuje się lotnictwem, a 100 osób to jest obsługa prawna tych wszystkich procesów, które są. One są bardzo skomplikowane, te procesy. Opiszmy te procesy, opiszmy dokładnie harmonogramy, co się dzieje, gdzie są opóźnienia, gdzie może nie być. Transparentność, tak? Pełna transparentność. Jeżeli weźmiemy spółki giełdowe, one mają pełną transparentność. Dlaczego? Bo jest założenie i wymóg prawny, że każdy inwestor musi mieć równy dostęp do informacji. Oczywiście spółka typu czy celowa, tak jak CPK, nie jest spółką giełdową, ona nie podlega pod to prawo, ale wydaje się być dobrym obyczajem, żeby jednak coś w tym stylu zrobić, prawda? I wtedy nie budowałoby się tyle tych rzeczy. Nikt by nie mówił, że skąd te koszty, albo czy ten harmonogram jest aktualny, czy nie jest nieaktualny. Transparentnie, traktujmy ludzi jako dorosłych, przesunęło się coś o dwa lata, trudno, przesunęło się. Ludzie to zaakceptują, jak dostaną informację, muszą wiedzieć, co się dzieje. Ale druga rzecz, i ona niestety była niemal wyłącznie robiona, to jest właśnie takie trochę strategiczne tłumaczenie sensu tego projektu z punktu politycznego. Uważam, że to też było ważne, dlatego że mimo wszystko na samym końcu, jeżeli coś jest bardzo drogie, to też obywatele potrzebują zrozumieć większy sens, tak? Potrzebują zrozumieć, że tutaj politycy też to wspierają, że nie zabraknie tego finansowania i tak dalej. Ale to nie powinna być główna treść, to powinna być treść wspierająca. To znaczy my tutaj przekazujemy główne informacje, a oprócz tego mówimy, my widzicie tutaj jako, no opiekujemy się tym projektem, wiemy, że to jest trudne, ale to jest, słuchajcie, wizja rozwoju kraju i tak dalej, my tą wizję narysowujemy i to jest pod tą wizję. I uważam, że te dwa elementy powinny być prowadzone, natomiast ten pierwszy podstawowy rzeczywiście nie był zrealizowany. I taki dam prosty przykład prosto z brzegu. Ja dopiero w październiku, będąc sfrustrowany na temat informacji właśnie dotyczących finansowania, ja pierwszy zrobiłem taki slajd dosłownie, gdzie narysowałem, jak wygląda finansowanie lotniska. No właśnie, że tam jest 9 miliardów po stronie Skarbu Państwa, 9 miliardów po stronie inwestora, reszta jest dług, tak? Z tych 9 miliardów po stronie Skarbu Państwa już 3 miliardy zostały wpłacone, tylko zostaje nam 6 i że to się wszystko spłaca, bo to jest oddzielna SPV-ka. To wszystko trzeba było wyczytywać z pojedynczych zdań w artykułach prasowych. No tak to nie powinno wyglądać, to po prostu być powinna jasna informacja. Na przykład teraz niedawno była z końcem stycznia opublikowany absolutnie bardzo dobry, świetny raport na temat wykonania, co zostało zrealizowane przez CPK w ciągu tam ostatnich lat, tak, tego z pierwszego etapu. Świetny raport. Ten raport powinien być regularnie, co rok prezentowany, ale już na pewno powinien być pół roku temu, wiedząc, że to jest bardzo kontrowersyjny projekt, że on jest ważny politycznie, to co najmniej pół roku temu powinien być opublikowany. Ale naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki raport, nawet w wersji uproszczonej, tam jest, nie pamiętam ile, 90 slajdów czy coś takiego. Nie musi być 90, wystarczy 50 slajdów czy 40 slajdów podstawowych, ale najważniejszych i obiektywnych, transparentnych informacji raz na pół roku. Żeby nie było i wtedy, i konferencja, tak jak spółki giełdowej, konferencja. I prezes odpowiada na pytania, jak zinterpretować te dane. Transparentnie. Nie zdążyliśmy na wszystkie pytania odpowiedzieć, proszę prześlij się mailem, odpowiemy. Dokładnie tak to funkcjonuje w każdym biurze relacji inwestorskich, w każdej spółce giełdowej. Znowu podkreślam, to nie jest spółka giełdowa, nie podlega pod to prawo, natomiast pod te wymogi, natomiast wydaje się, że
Ze względu CPK na mogło na tym projektu, dużo więcej zyskać niż stracić. Ze względu na wagę projektu i zaangażowanie pieniędzy podatników, dobrym obyczajem było. Tak. I tak to należy skwitować. Tak. Dobrze. Wyszło nam godzina i 40 minut konkretów na temat projektu CPK z lekkim tłem portowym, intermodalnym i tak dalej. No, ty pracowałeś w PKP Cargo, ja pracowałem dla Polmieć Transu. Więc o, właśnie. Naprawdę ponad 2 lata bardzo dobrej przygody z dobrymi skutkami, więc znam się też na tej branży i mogę o tym spokojnie rozmawiać. Więc mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zachęcam do obejrzenia jak najbardziej, rozsyłania, udostępniania, do śledzenia mediów społecznościowych Andrzeja Banucha. Link do jego Twittera będzie w opisie filmu. Zachęcam też do śledzenia mojego konta twitterowego, gdzie też co jakiś czas można coś w tym temacie znaleźć, oraz innych inwestycji infrastrukturalnych. Ostatnio się wypowiedziałem o tym, jak zarzynany jest projekt zbiornika retencyjnego Kotlarnia w rejonie Kuźni Raciborskiej. I to nie jest jedyny zarzynany projekt, bo ktoś sobie ubzdurał, że skoro Polska ma kłopoty z wodą, to robienie przeciwpowodziowych zbiorników jest absolutnie nie takie, podczas gdy funkcja podwójna takich zbiorników jest rzeczą oczywistą, no ale najwidoczniej nie dla wszystkich. I mam nadzieję, że jeżeli będzie odpowiednia ilość zainteresowanych i pytań, możemy zawsze wrócić do rozmowy i rozwinąć wątki, które by Was bardziej interesowały. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam też do wspierania kanału Kapitanisowski w dowolny sposób przez Patronite, najlepiej oczywiście przez Supi. To jest alternatywa dla innych takich kawkowych tematów. Jak najbardziej zachęcam i do z wykorzystaniem linków do zrzutek. Kanał Kapitanisowski ma ambicje się dalej rozwijać, mieć równie ciekawych rozmówców jak dzisiaj Andrzej Banucha i mieć ku temu odpowiednie techniczne możliwości, więc zachęcam do wspierania. I to by było na tyle. Żegnają się więc racjonalny entuzjasta tematu CPK i rozwoju infrastruktury transportowo-logistycznej w Polsce, Andrzej Banucha. Dziękuję bardzo. Lekki kontestator rzeczywistości, ale twardo stąpający po ziemi i znający się też na tej branży w odpowiednim stopniu, Maciej Kapitan Lisowski. Życzę wszystkim sympatycznego wieczoru. Do usłyszenia, do zobaczenia. Żegnamy się. Cześć. Cześć.